wielkie za tak liczne przybycie, mimo drugiego dnia, kilku godzin za wami wykładów. Widzę, że ciągle ludzie schodzą, ale może zaczniemy już. Jak zapewne wiecie, przez kolejne półtorej godziny głównie będę mówił o surowcach. Z prostej przyczyny. Po kilku latach do druku, po kilku latach utrzymywania niskich stóp procentowych, w zasadzie dekady, doszło nam do takiego sporego rozwarstwienia na rynkach finansowych, w różnych aktywach finansowych. Efekt jest taki, że dzisiaj mamy piekielnie drogie akcje. Jesteśmy chwilę po szczycie na rynkach obligacji, a jednocześnie mamy bardzo tanie aktywa materialne, do których możemy zaliczyć surowce, do których możemy zaliczyć metale szlachetne. Mam ograniczony czas, półtorej godziny, więc postaram się skupić głównie na surowcach i o tym będzie w zasadzie dzisiejsza debata. W pierwszej części pokażę wam, jak banki centralne wypatrzyły wyceny aktywów. W drugiej części, zdecydowanie najdłuższej, omówię wam poszczególne grupy surowców i przede wszystkim pokażę, w jaki sposób możecie w nie inwestować. A na koniec pokażę wam zagrożenia, które są związane z inwestowaniem w surowce. Ostatecznie jesteśmy po 9 latach wzrostów na rynkach finansowych i jeżeli ostatecznie dojdzie do jakiejś większej przeceny czy krachu, to z rynku zacznie uciekać płynność. A jak ucieka płynność, to w pierwszej fazie strachu kapitał ucieka praktycznie ze wszystkich aktywów. Przez ostatnie 9 lat, czyli po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers, żeby utrzymać kontrolę nad systemem monetarnym, banki centralne porzuciły wszystkie dotychczasowe hamulce i zaczęły jak szalone zwiększać podaż waluty. Mówiąc wprost, dodrukowywano najróżniejszych walut. Euro, jena, funta, dolara. Po to, żeby skupować z rynków aktywa, na które nie było chętnych. Skupowano akcje, skupowano obligacje w większości i skupowano różnego rodzaju śmieci, jak mortgage-backed securities, czyli obligacje bądź papiery zabezpieczone na nieruchomościach o wątpliwej wartości. W każdym razie globalna podaż waluty na tym podstawowym poziomie praktycznie się podwoiła w ciągu dekady. Często słyszy się, że mamy do czynienia z wojnami walutowymi, czyli jeden kraj próbuje zdewaluować wartość swojej waluty po to, żeby uzyskać krótkotrwałą przewagę konkurencyjną. Ostatecznie, jeżeli waluta naszego kraju taniej względem innych walut, to eksport też mogą więcej zarobić, a jednocześnie import staje się mniej opłacalny. Moim zdaniem absolutnie nie ma czegoś takiego jak wojny walutowe. Może w małym stopniu. To, co widzimy, mi bardziej przypomina skoordynowaną politykę realizowaną przez banki centralne pod płaszczykiem Banku Rozrachunków Międzynarodowych Bazylei. Jest to realizowane po to, żeby utrzymać w ogóle kontrolę nad całym systemem monetarnym. Cały dodruk zaczął się tak naprawdę od Fedu w 2009 roku, w zasadzie tuż w 2008. W pewnym momencie Fed zaczął redukować bilans, może nie redukować dodruk. Jego miejsce ktoś musiał wypełnić. Wypełnił Bank Japonii, później przyłączył się Europejski Bank Centralny. Także praktycznie przez ostatnie kilka lat ten poziom dodruku jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jeżeli nie drukuje jeden bank, jego miejsce natychmiast przejmuje drugi. I w ten sposób udaje się utrzymać bardzo wysokie ceny aktywów praktycznie na całym świecie. Ktoś może się zastanawiać, co wspólnego może mieć dodruk w Japonii z akcjami w Stanach Zjednoczonych. Wytłumaczę wam to na prostym przykładzie. Jeżeli Bank Centralny Japonii drukuje gigantyczną ilość jenów w stosunku do wielkości gospodarki, skupuje za nie dwa aktywa. Akcje poprzez ETF-y i obligacje na rynku japońskim. Doprowadza to do takiej sytuacji, w której ceny akcji ze względu na bardzo silny wzrost popytu rosną. Czyli mam bardzo drogie akcje. Z drugiej strony kapitał trafia też na rynek obligacji, doprowadzając do ich wzrostu ceny i spadku rentowności. Skoro w jednym miejscu, jak na przykład Japonia, mamy bardzo wysokie ceny akcji, bardzo wysokie ceny obligacji, które praktycznie nie płacą żadnych odsetek, to inwestorzy, którzy wcześniej siedzieli w tym kraju, zabierają kapitał i zastanawiają się, co z nim zrobić. Może go przesunąć do Europy, może do Stanów Zjednoczonych i szukają miejsca. Czyli przykład, w jaki sposób bank centralny w Japonii sprawia, że wyceny w zupełnie innych krajach mogą osiągać wysokie poziomy. Także jak dla mnie to jest totalnie skoordynowana polityka banków centralnych, która do tej pory się sprawdzała, a która ostatecznie doprowadziła do uformowania się megabańki na rynku długu, która tak naprawdę w 16 roku już pękła i zaczynają powoli ceny obligacji spadać, co wam pokażę w późniejszej części, oraz do uformowania się bardzo wysokich cen akcji ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwiniętych.
Do dróg to jest jedna sprawa. Stopy procentowe to jest kolejny czynnik, który sprawiał, że bardzo nam się nie rosły ceny akcji oraz ceny obligacji. Dlatego, że jeżeli mamy niskie stopy procentowe, a obligacje płacą nam jakoś długoterminowe chociażby, wyższe odsetki, no to kapitał z obligacji krótkoterminowych, z lokat, przenosi się automatycznie do obligacji, które płaciły wyższe odsetki. Skoro się przeniósł, to rosły ceny obligacji. I w 2016 roku osiągnęliśmy poziomy, które można uznać za poziomy totalnie nieracjonalne, kiedy większość obligacji miała tak wysokie ceny, że praktycznie nie dość, że nie płaciły odsetek, co wręcz miało negatywne oprocentowanie. Te niskie stopy procentowe także bardzo się nie wypaczyły rynek akcji. Ostatecznie, jak możecie wziąć darmowy kredyt, to nie jest tylko go zaciągać i ładować pieniądze w rynek akcji, który chociażby wam generuje jakieś dochody z dywidend. Tu z kolei ja sobie mogę mówić, że ten dodruk wypacza wycenę akcji, ale zobaczcie, jak silnie poziom dodruku jest skorelowany z cenami akcji. Kolorem niebieskim zaznaczono bilanse banków centralnych, największych, Fedu, Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Japonii. Kolorem pomarańczowym globalną wartość rynku akcji. Jest niesamowicie silnie skorelowana. Dodruk, niskie stopy procentowe oraz bezpośrednie zakupy banków centralnych. Mowa o banku, o Szwajcarskim Banku Centralnym oraz Banku Japonii, które to są tylko dwa banki centralne, które mówią, że oficjalnie się przyznają do skupu akcji. Przypuszczam, że wiele innych banków centralnych robi to samo, natomiast nikomu tego nie raportują. Doprowadziły do takiej sytuacji, w której od 2009 roku, od marca do końca zeszłego roku globalna wartość akcji z 27 bilionów dolarów wzrosła do 80. Gigantyczny wzrost. Gospodarka nam się absolutnie nie rozwinęła tak silnie, żeby uzasadniać tak gigantyczny wzrost. Ale do tego doprowadziły te trzy czynniki. Stopy procentowe, dodruk i bezpośrednie zakupy. Większość z was, która mnie czyta, wie, że od dłuższego czasu pokazuje, jak silnie są przewartościowane rynki akcji, ale przypomnę wam to jeszcze raz. Posłużę się głównie rynkiem akcji w Stanach Zjednoczonych, dlatego że kiedy w Stanach Zjednoczonych dochodzi do spadków, to one się przekładają praktycznie na cały świat. Rynek akcji w Nowym Jorku odpowiada za 50% kapitalizacji wszystkich giełd. On się waha od 40 do 50 w zależności od relatywnej wyceny giełdy w Stanach do innych rynków. Mogą być takie sytuacje, w której ceny akcji w Stanach rosną, a jednocześnie ceny akcji emerging market, czyli w krajach rozwijających, spadają. I z czymś takim mieliśmy do czynienia w latach 2011-2016. Ale jeżeli są spadki w Stanach, to one przekładają się na cały świat i to jest piekielnie istotne. Jak wygląda dzisiejsza hossa w Stanach Zjednoczonych w porównaniu do ostatnich 16-18 cykli, bądź ostatnich 100 lat? Zobaczcie. Hossa jest najdłuższą, dwukrotnie dłuższą od średniej i wynik wypracowany podczas tej hossy pobił wszystkie rekordy. Nawet lata 90., kiedy mieliśmy do czynienia z dużo, dużo wyższą inflacją niż dzisiaj. Przy niskiej inflacji ciężko jest wypracować tak dobry wynik. A mimo wszystko dzisiejszy wynik S&P czy całego indeksu ze Stanów Zjednoczonych urósł do takich poziomów, że przekroczyliśmy wcześniejsze zyski. Jeżeli porównamy kilka takich wskaźników podstawowych, cena do zysku, cena do wartości księgowej czy cena do sprzedaży, pod każdym współczynnikiem jesteśmy wyżej niż na szczytach poprzedniej hossy. Kolorem niebieskim zaznaczyłem wam wyceny akcji w Stanach Zjednoczonych pod względem ceny do zysków. 22 na szczycie hossy internetowej, to jesteśmy dużo niżej. Dzisiaj jesteśmy na bardzo podobnym poziomie. Wskaźniki cena do zysku można trochę manipulować w zależności od, no można użyć różnych sztuczek księgowych. Wskaźnikiem, który bardzo ciężko jest zafałszować, jest poziom ceny do sprzedaży. Ostatecznie albo sprzedaż macie, albo nie. Zyski można przenieść do innych krajów, albo można manipulować kilkoma wskaźnikami. Kolor czerwony określa wycenę akcji na szczytach hossy w marcu 2000, październiku 2007 i dzisiaj. Mamy najwyższy poziom wskaźnika cena do sprzedaży ze wszystkich hoss. Jak powiedziałem, cena do zysku może być lekko manipulowana. Poza tym ten wskaźnik ten zmienia się drastycznie, wypaczając rynek, kiedy dochodzi do drastycznych
wyprzedaży. Wskaźnikiem, który jak dla mnie jest najbardziej miarodajny, który pokazuje, czy mamy do czynienia z akcjami drogimi, czy tanimi, jest CAPE. To jest nic innego jak wskaźnik cena do zysku, ale uwzględniający zyski kompanii za ostatnie 10 lat i aktualizowane do obecnej sytuacji w oparciu o ten współczynnik inflacji. To, co wam zaznaczyłem tutaj, tym kwadracikiem, to jest okres na przestrzeni 140 lat, kiedy mieliśmy droższe akcje niż dzisiaj. Przez jakieś 96% czasu akcje były tańsze. Co to oznacza? Że mamy piekielnie drogie akcje. Czyli ryzyko spadków z takich poziomów jest bardzo wysokie. Potwierdza to też margin debt. Margin debt to jest nic innego jak kredyt zaciągnięty na zakup akcji. Jeżeli jesteście pesymistami, uważacie, że ceny akcji nie będą rosły, to nie kupujecie akcji. Jeżeli macie mieszane uczucia albo jesteście pozytywnie nastawieni, to je kupujecie za własny kapitał. Jeżeli ceny akcji rosły przez lata i ulica uważa, że będą dalej rosły, to ulica się zapożycza. Zaciąga kredyt po to, żeby kupić akcję. Ja mógłbym wam pokazać, jak wygląda wartość tego długu, jak wyglądała na przestrzeni ostatnich 15 lat, ale ona byłaby niemiarodajna, dlatego że dolar się dewaluuje z każdym rokiem. Dlatego też użyłem wskaźnika pokazującego wartość margin, czyli tego długu zaciągniętego na zakup akcji w odniesieniu do PKB Stanów Zjednoczonych. To jest dużo bardziej wartościowe. Poziom ze szczytu hossy w 2000 roku, 2007, zobaczcie, gdzie jesteśmy dzisiaj. Z tych poziomów, kiedy margin net przekraczał jakieś 2,5%, dochodziło wcześniej do spadków. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 3,1. Ostatni wskaźnik, który wam pokażę, ulubiony wskaźnik Buffetta, porównujący łączną kapitalizację wszystkich spółek ze Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do wielkości gospodarki. 2000. Jakiś poziom 120. Oznacza to, że wartość wszystkich akcji notowanych na giełdzie w Nowym Jorku była ekwiwalentem 120% amerykańskiej gospodarki. Trochę niższy poziom w 2000 roku. Zobaczcie, gdzie jesteśmy dzisiaj. 160. To jest ulubiony wskaźnik Buffetta, który no, jest uznawany przez wielu za górę, jeżeli chodzi o rynek akcji. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym większe ryzyko spadków. Im większe ryzyko spadków, tym więcej kapitału powinniśmy trzymać poza rynkiem akcji, dlatego że rośnie nam ryzyko związane z poważną przeceną, jeżeli nie bez są. Poza bardzo wysokimi cenami akcji jest jeszcze jeden czynnik, który ma bardzo duży wpływ na rynki finansowe. Rozpędza nam się inflacja w globalnym takim ujęciu. My sobie możemy mówić, że inflacja jest niska, jest stabilna, natomiast no, pewne dane jasno pokazują, że szczyt niskiej inflacji, czy dołek na inflacji, osiągnęliśmy prawie 2 lata temu i od tego czasu inflacja rośnie. Czemu jest to tak ważne? Dlatego, że jak rośnie inflacja, to inwestorzy, którzy są załadowani w obligacje, widzą, że odsetki, które zarabiają, są na tyle niskie, że nie rekompensują inflacji. Rynek długu, czyli rynek obligacji, jest rynkiem większym niż rynek akcji i jest przede wszystkim dużo ważniejszym rynkiem. Czemu? Dlatego, że jak macie host bez cen na rynkach akcji, ceny akcji spadają, to co najwyżej ludzie są wkurzeni. Spada wartość ich portfolio, widzą, że znowu tracą kasę, spadają im zdolność kredytowa i tak dalej. Jeżeli natomiast spadają ceny obligacji, to rośnie ich rentowność. Jeżeli mamy bezce w obligacjach, na przykład w wyniku rosnącej inflacji, to ucieka kapitał w pierwszej kolejności z obligacji takich krajów postrzeganych jako niebezpieczne. Jeżeli kapitał ucieka z rynku obligacji we Włoszech, to rośnie rentowność włoskich obligacji. A kraj, który jest zadłużony na 100-kilkadziesiąt% w relacji do PKB, nagle może mieć problem z obsługą długu. Jak ma problem z obsługą długu, to zawiesza spłatę odsetek i może stanąć na krawędzi bankructwa. A jeżeli tak duży kraj ma problem z wypłacalnością, to po pierwsze może wywrócić cały system finansowy do góry nogami, a po drugie może doprowadzić do rozpadu całych bloków monetarnych, jak na przykład Unia Europejska. Dlatego rynek długu jest dużo, dużo ważniejszy niż rynek akcji. I uważam, że jeżeli w pewnym momencie ludzie, którzy kontrolują system finansowy, będą mieli problem z utrzymaniem wysokich cen obligacji, to pozwolą na krach na rynku akcji. Po to, żeby wystraszyć ludzi, żeby przenieść kapitał z rynku akcji
na rynek obligacji. Rosnąca inflacja jest pewnym zagrożeniem dla rynku obligacji, ale powiedziałbym, że jest błogosławieństwem dla banków centralnych i dla rządów, które są zbankrutowane. Czemu? Dlatego, że jeżeli mamy wysoką inflację, a na pewno wyższą niż stopy procentowe, to można w łatwy sposób zdewaluować zadłużenie. Tu macie przykład akurat Stanów Zjednoczonych. W 2007 roku, 9, przepraszam, osiągnęliśmy szczyt zadłużenia w relacji do PKB. Zobaczcie, jakieś 375%. Od tego czasu zadłużenie spadło. Jak to jest możliwe? W ciągu kilku lat dług Stanów wzrósł z jakichś 10 bilionów dolarów do ponad 20. Zadłużenie na poziomie korporacyjnym wzrosło. Na osobistym wzrosło, chociaż mniej. Czyli mamy trzy rodzaje długów, które nam się powiększyły. A mimo wszystko widzimy spadek. Jak to jest możliwe? Inflacja. Inflacja jest wyższa niż rzeczywiste odsetki. To, co widzieliście przed chwilą, tą wysokość inflacji, to jest inflacja CPI, która jest silnie zaniżana. I to nie jest teoria spiskowa. Ostatnio nawet Janet Yellen, odchodząc z funkcji z prezesa Fedu, stwierdziła, że no, ta miara z CPI może nie być najdokładniejsza. Tak w dosłownym tłumaczeniu, nijak ma się do rzeczywistości. Inflacja jest dużo wyższa niż CPI, którym się na co dzień posługujemy. I to jest otoczenie, w którym my będziemy funkcjonować przez kolejne lata. Negatywne stopy procentowe, one mogą rosnąć, ale one będą ciągle niższe niż inflacja. Rynek długu, o którym wam wspomniałem, to jest rentowność w zasadzie największych gospodarek. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia, Niemcy, Francja, Szwecja. Zobaczcie, po tym jak osiągnęliśmy w 2016 roku rekordowo niską cenę obligacji, a niska cena obligacji oznacza wysoką cenę. Kapitał zaczął uciekać z tego rynku. W każdym z tych przypadków mieliśmy wzrost rentowności, czyli wzrost odsetek, które płacą obligacje. A skoro rośnie nam rentowność, to spada nam cena. I to tworzy kolejny problem. Dlatego, że największym rynkiem finansowym jest rynek derywatów. To są instrumenty pochodne, wzajemne zakłady na wszystko, od 100% do pogody. Jego wartość jest szacowana na 13-krotność globalnego PKB. Jeżeli chcecie się z kimś założyć, dwie instytucje finansowe, czy stopy wzrosną, czy spadną, nie musicie wykładać jakiegoś gigantycznego kapitału. Wykładacie tylko część, tak zwane zabezpieczenie, kolateral. W 70% przypadków to zabezpieczenie to są obligacje, zazwyczaj Stanów Zjednoczonych. I jeżeli mamy wysokie ceny obligacji, to jest wszystko okej. Ale jeżeli ich cena spada, dlatego że rośnie nam rentowność, to się zaczynają problemy. Bo jak brakuje wam kolateral, to brakuje na rynku płynności i w pewnym momencie może dojść do kaskady wyprzedaży. Coś, co nam wywróci cały system finansowy. A doszło do tego, dlatego że interwencje banków centralnych doprowadziły do ekstremalnego przeszacowania obligacji. Tutaj macie dane. Poszczególne kraje, jeżeli widzicie kolor fioletowy, oznacza to, że w połowie 2016 roku mieliśmy negatywne oprocentowanie na obligacjach. To jest chora sytuacja. Pożyczacie komuś kapitał, on wam nie odda kapitału z odsetkami, on wam odda pomniejszony kapitał. Ale z taką patologią mieliśmy do czynienia. Ja rok temu mówiłem, że to jest sytuacja absolutnie nie do utrzymania. Dwa lata temu zresztą to samo. Po co macie kupować obligacje o negatywnym oprocentowaniu, skoro możecie przetrzymać kapitał w cashu? Po pierwsze jest to bezpieczniejsze, po drugie w najgorszym wypadku otrzymacie tyle kapitału, ile zainwestowaliście. A w przypadku obligacji macie ten problem, że po pierwsze emitent wam może zbankrutować, jak na przykład Francja czy Włochy. Po drugie, mamy inflację, która nam dewaluuje kapitał. Po trzecie, jeżeli wzrosną stopy procentowe, bądź kapitał zacznie uciekać z rynku obligacji, to macie gwarantowaną stratę. Do czego dążę? Że w moim mniemaniu ta rozpędzająca się inflacja w połączeniu z gigantycznym długiem, który ogranicza nam wzrost gospodarczy, najprawdopodobniej zaowocuje stagflacją w ciągu kolejnej dekady. Stagflacja to jest sytuacja, w której mamy bardzo kiepski wzrost gospodarczy albo czasami depresję, a jednocześnie rosnącą inflację. Jest to dosyć niebezpieczne dla gospodarki, ale tak to jest. Ja nie jestem jedyną osobą, która podziela tę opinię. Ostatnio Greenspan się wypowiedział i stwierdził, że najprawdopodobniej kolejna dekada będzie właśnie dekadą stagflacji. Ludzie uważają, że stagflacja jest zła dla surowców. No mamy kiepski wzrost gospodarczy, bo przecież mamy wysokie stopy procentowe. To jest nieprawdą. Ostatnim razem najlepsza dekada dla surowców przypadała właśnie na lata 70.,
kiedy mieliśmy typową stagflację, wysoką inflację, rosnącą inflację i bardzo kiepski wzrost gospodarczy. To był okres, kiedy akcje stały w miejscu, a surowce więcej niż się potroiły w ciągu raptem dekady. I w roku 79 i 80 mieliśmy totalną bańkę praktycznie na wszystkich surowcach. Od surowców rolnych, poprzez metale przemysłowe, to totalnie wszystko. To był czas, kiedy srebro sięgnęło 50 dolarów za uncję. Dzisiaj jest 16. A ile czasu dolar stracił przez ten okres? Dlatego między innymi coraz większą uwagę przywiązuję do surowców i tak naprawdę surowce stanowią coraz większą część mojego portfolio. Poza tym, że mamy dobre otoczenie do inwestowania w surowce, to surowce są, czy ogólnie aktywa materialne, są po prostu tanie. Są tanie pod kilkoma względami. Tu akurat na wykresie macie zaznaczone porównanie aktywów materialnych, do których zaliczamy surowce, metale szlachetne, nieruchomości, które, uwaga, są drogie i wypaczają trochę ten wykres, oraz sztukę, którą można pominąć ze względu na to, że to jest mały rynek. Do aktywów finansowych. Aktywa finansowe to są po prostu obligacje i akcje. Ostatnim razem, kiedy mieliśmy tak niskie wyceny, to była końcówka lat 60. I wtedy nam się rozpędzała inflacja. Dlatego, że w połowie i pod koniec lat 60. drastycznie zwiększono podaż waluty po to, żeby sfinansować wojnę w Wietnamie i program Great Society, czyli w dużym stopniu socjal. Przez ostatnie kilka lat banki centralne także zwiększały bardzo podaż waluty. Częściowo, żeby podtrzymać wysokie ceny aktywów, ale ktoś, kto miał wcześniej pieniądze w tych aktywach, w wyniku niskich stóp procentowych je wycofywał, wydawał je na ulicy. Spora część tego dodruku też trafiła na finansowanie deficytu, a środki z deficytu od razu trafiają na ulicę. I to powoduje właśnie rozpędzanie się inflacji. To, że aktywa materialne są tanie w stosunku do aktywów finansowych, to jest tylko jedna część. Druga to jest na przykład porównanie surowców do akcji. Tutaj macie najbardziej popularny indeks surowcowy w odniesieniu do rynków akcji. W 2008 roku mieliśmy mega drogie surowce i neutralnie wycenione akcje. W 99 podobnie. Na takim poziomie jak dzisiaj byliśmy ostatni raz w 69 roku i w 99. Co było później? Dekada surowców. Tu także dekada. Tu mieliśmy chwilę kryzys na rynku ropy. Ale w roku 80 mieliśmy mega bańkę na surowcach. Także jak widzicie, surowce są także tanie w stosunku do rynku akcji. Tutaj zaktualizowałem wam pewne porównanie z zeszłego roku. S&P od roku 80 25 razy wzrósł. Ceny nieruchomości czterokrotnie. Podaż waluty M3, czyli ta najbardziej popularna, prawie 9 razy. A tu macie surowce. Ktoś kiedyś mi powiedział, że dobrze, surowce będą tanieć, bo surowce są w... ich ceny permanentnie spadają. Ja się z tym zgadzam. Mamy postęp gospodarczy, który sprawia, że wydobycie surowców jest tańsze. Produkcja surowców rolnych także jest tańsza. Jest to normalna rzecz. Natomiast gdyby tak rzeczywiście było, no to jak wytłumaczyć, że ceny nieruchomości, ostatecznie koszty budowy też powinny nam tanieć, wzrosły czterokrotnie? Surowce przemysłowe dwukrotnie, energetyczne o 60%. Surowce rolne są dzisiaj tańsze niż były 40 lat temu. No sorry, ale to się kupy nie trzyma. To też macie tak zwany indeks pokazujący sentyment inwestorów. On dzisiaj powiedziałbym, że jest neutralny. Tu byliśmy w styczniu 2016 roku. To był początek nowej hossy w surowcach. Po pięciu latach spadków, od 2011 do stycznia 2016 roku, ceny surowców nieustannie spadały i sentyment był skrajnie negatywny. A jak mamy skrajnie negatywny sentyment, to nikt nie chce inwestować na takim rynku. No bo po co? Skoro wszyscy oczekują spadków. A skoro jest negatywny sentyment, to nikt na tym rynku nie jest, a kapitał jest z boku. A jak się ten kapitał z powrotem zacznie przesuwać na rynek surowców, to będziemy mieli wyższe ceny. Tak to działa. Tak samo jak mamy bardzo wysoki poziom optymizmu, przepraszam, nie ten guzik. Tak jak tutaj, to znaczy, że już wszyscy są na rynku i nie ma komu pompować wyższych cen. Także surowce już zaczęły swoją hossę. Zwłaszcza, że większość z nich. Są tylko dwie grupy surowców, które nadal są w miejscu, ale później wam pokażę szczegóły. Jak surowce w stosunku do akcji się zachowywały na przestrzeni ostatniej dekady? Macie akcje w Stanach, akcje rozwijające się, Europa, surowce.
mimo że już ceny zaczęły rosnąć. To jest jeden z ważniejszych wykresów dzisiaj. On może dziwnie wygląda, nie wiecie, co to jest, wam wytłumaczę. Kolorem czarnym zaznaczyłem wam indeks surowcowy, na który składają się w zasadzie wszystkie surowce. Wiadomo, ropa ze względu na jej udział ma największy udział w indeksie CRB. Kolorem zielonym natomiast zaznaczyłem wam indeks pokazujący siłę dolara. Co on odzwierciedla? Jeżeli mamy drogiego dolara względem takich walut jak euro, jen, funt, to automatycznie mamy tańsze surowce. I wszyscy spekulanci doskonale o tym wiedzą. Czyli jeżeli dolar nam tanieje, to kapitał ładuje się natychmiast do surowców. Jeżeli dolar nam rośnie, jak na przykład tutaj, to zobaczcie, co się dzieje z surowcami. Surowce mega się nie spadły od 2014 roku do 2016, właśnie w efekcie umacniającego się dolara. Także ta odwrotna korelacja jest piekielnie ważna dla rynku surowców. A na dolarze mamy coś takiego jak 16-letnie cykle. Dolar porusza się z pewną przewidywalnością w cyklach trwających 16 lat, w trakcie których ustanawiamy albo kolejne szczyty, zobaczcie, albo kolejne dołki. Rok 86, mija 16 lat, kolejny szczyt 2001, mija kolejne 16 lat 2017, szczyt na dolarze. Czy te spadki będą gwałtowne? Moim zdaniem niekoniecznie, ale na pewno będą przeplatane korektami. Dlatego, że jeżeli na rynkach finansowych pojawia się niepewność, a dzisiaj można tego oczekiwać, to dolar zawsze się umacnia. I to będzie okres, wiadomo, krótkotrwały, ale kiepski dla surowców. Natomiast jeżeli patrzymy w trochę dłuższym terminie, a dla mnie dłuższy termin to jest powiedzmy 4-5 lat, to kolejne kilka lat uważam, że będziemy mieli kontynuowane spadki na dolarze, co jest oczywiście pozytywne dla rynku surowców. Teraz wam pokażę, w jaki sposób konkretnie można inwestować w surowce. Zacznę od surowców rolnych, które poza uranem są w zasadzie jedyną grupą surowców, na których wzrosty się jeszcze nie zaczęły. W zasadzie wszystkie surowce nam już odpaliły w 2016 roku, natomiast tutaj ciągle stoimy w miejscu. Może w miejscu to niedokładnie. Już ruch pewien mieliśmy w 2016 roku, ale później on został zniwelowany. Najważniejsza prawidłowość na rynku surowców. One poruszają się zupełnie inaczej niż rynki akcji, czyli to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Dlatego, że na rynkach akcji, jeżeli mamy wzrosty, to one są powolne, krótkotrwałe. Powiedzmy, hossa na rynkach akcji trwa 4, 5, 6 lat, albo tak jak ostatnio, prawie 9. Natomiast jeżeli dochodzi do spadków, to spadki są niesamowicie gwałtowne, krótkotrwałe, dlatego że są determinowane przez strach. A strach na rynkach finansowych jest najbardziej potężnym czynnikiem wpływającym na zmianę cen. Na rynkach surowców rolnych jest odwrotnie. Ceny surowców rolnych mogą sobie stać na niskich poziomach przez rok, dwa, trzy, cztery. Mogą także spadać, tak jak w latach 2011-2016, bo mamy urodzaj, mamy dużą podaż, wszystko jest pod kontrolą, więc po co inwestować w surowce rolne? Natomiast te ceny mogą się utrzymać przez jakiś czas na niskim poziomie, ale jeżeli dochodzi do jakichś zaburzeń pogodowych związanych czy to z El Niño, La Niña, czy po prostu do wystąpienia kilku huraganów, które doprowadzą do powodzi w Azji Południowo-Wschodniej, czy suszy w Australii i kończą nam się zapasy, to ceny surowców rolnych gwałtownie rosną. Zobaczycie, jak wyglądał wzrost. Rok 2007-2008. Hossa też napędzana czystą spekulacją. Tu z kolei problemy z dostawami. Rok 2010. Z kolei tu 2012. Zobaczcie, każde wzrosty są mega gwałtowne. Dlatego też przy obecnych poziomach surowców rolnych, jak dla mnie, ma sens zajęcie pozycji, która realnie kosztuje mi jakieś 4% rocznie, 3,5% powiedzmy kontango i 0,5% utrzymania jakiegoś ETN-u. Po to, żeby załapać się na takie wzrosty. Czy one nastąpią w tym roku, czy za rok, półtorej? Tego nikt kompletnie nie wie i nikt wam tego nie powie. Natomiast jeżeli mam relatywnie niski koszt utrzymania pozycji po to, żeby w pewnym momencie zarobić kilkadziesiąt procent, to jest rynek, na którym wolę zostać. Na bieżącym wykresie zaznaczyłem wam trzy rzeczy. Kolorem zielonym zaznaczyłem ETN na surowce rolne. ETN to jest taki fundusz, który inwestuje w surowce rolne poprzez kontrakty terminowe.
wykupuje dzisiaj kontrakty terminowe na, nie wiem, pszenicę, cukier, soję, kukurydzę, w zasadzie wszystkie, których termin wygaśnie, powiedzmy, za rok. Jak się zbliża do wygaśnięcia, fundusz kupuje nowe kontrakty. Zobaczcie, jego zmienność nie jest duża. Aczkolwiek w ciągu dekady spadł o 40%. Za to dużo, dużo większą zmienność mamy na spółkach nawozowych, które są bardzo silnie skorelowane. Korelację mamy praktycznie stuprocentową. Jeżeli ceny surowców rolnych rosną, rosną też przychody spółek nawozowych. Ostatecznie jak są wyższe ceny, każdy chce produkować dany produkt rolny, więc kupuje więcej nawozu, więc przekłada się to automatycznie na rosnące przychody i zyski spółek. W zeszłym roku wam mówiłem o dwóch spółkach. Mozaik oraz Potash Corp. Potash Corp już nie istnieje, dlatego że przeprowadzono fuzję z Nutrien. W ciągu roku cena surowców rolnych praktycznie się nie zmieniła. Potash Corp i ETF, Global X Fertilizers, wzrósł jakieś 25%, przepraszam, to jest za dwa lata, podczas gdy Mozaik fluktuował, góra-dół. Ale ten okres szczególnie jest o tyle fajny, bo on pokazuje, jak duża jest zmienność na tym rynku. Jeżeli chcecie świętego spokoju, chcecie małej zmienności, bo się jej obawiacie, to jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest ETN na surowce rolne. RJA na przykład, to tickerze, którzy możecie łatwo przez każdego brokera kupić, prawie każdego, na giełdzie w Nowym Jorku. Jeżeli ktoś chce zarobić więcej w dłuższym okresie, no to spółki. Ale tutaj musicie się liczyć z dużo większą zmiennością. Albo. Nie ma złotego rozwiązania. Kolejną grupą, która sobie fantastycznie radziła w ciągu ostatnich dwóch lat, są metale przemysłowe. Zobaczcie, gdzie jesteśmy dzisiaj. Kolorem czerwonym zaznaczyłem ETN, który odzwierciedla ceny podstawowych trzech metali przemysłowych. Kolorem zielonym oraz niebieskim akcje dwóch największych firm zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem metali przemysłowych, Rio Tinto i BHP Billiton. ETN kiepściutko sobie radził, podczas gdy spółki bardzo dobrze. Ale tu koniecznie musicie zwrócić uwagę, na jakich poziomach dzisiaj są te spółki w odniesieniu do danych historycznych. One nie są tak tanie jak spółki zajmujące się produkcją, nie wiem, nawozów czy związane z branżą rolną. Metale przemysłowe już dużo zrobiły. Po pierwsze dlatego, że nam się rozpędza inflacja. Po drugie dlatego, że mieliśmy bardzo dobrą koniunkturę w ostatnim czasie, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Chiny, Indie, generalnie Azja Południowa. Nawet w Stanach zwiększono troszeczkę wydatki na infrastrukturę, ale to jest tak naprawdę nic w porównaniu do tego, co się dzieje w Chinach. Także metale przemysłowe fantastycznie sobie radziły, zwłaszcza w ostatnim roku. I metale przemysłowe, i spółki surowcowe. Tutaj macie wykres od dna BES z 16 roku, no powiedzmy. BESa się skończyła w połowie stycznia. Tutaj mniej więcej byliśmy w zeszłym roku. Czy metale przemysłowe, czy spółki zajmujące się metalami przemysłowymi będą dalej rosły? Nikt tego nie wie. Na pewno nie są tak tanie, jak były wcześniej. Natomiast uważam, że jeżeli kapitał nadal się będzie przemieszczał do surowców i nie po drodze nie trafi nam się jakaś konkretna BESa, to ich ceny będą nadal rosły. Natomiast jeżeli pojawi się niepewność na rynkach finansowych, to ze wszystkich grup surowców moim zdaniem kapitał najszybciej ucieknie z metali przemysłowych. Dlatego, że jak pojawia się niepewność, to ludzie też uważają, że przełoży się to natychmiast na depresję gospodarczą. A depresja gospodarcza to jest nic innego jak ograniczenie wydatków, kurczenie się gospodarki, więc kapitał też ucieka szybko z metali przemysłowych, bo nie są tak potrzebne. Duży wpływ sytuacji na metalach przemysłowych ma polityka obecna Trumpa. O co w niej chodzi? Generalnie przez ostatnie 30-40 lat mieliśmy politykę globalizmu. Schodzimy z taryf handlowych, strefy wolnego handlu, po to, żeby największe korporacje mogły przerzucać produkcję do krajów o niskiej sile roboczej, małym poziomie regulacji i sprzedawać po bardzo wysokich marżach produkty w krajach rozwiniętych, czy generalnie na całym świecie. Na takim otwarciu najbardziej zyskały Chiny, Indie, Brazylia, czyli wiele krajów, które były wcześniej zacofane, a które na fali otwarcia zyskały na transferze kapitału, transferze technologii i wielu innych. W każdym razie Trump, który nie jest zależny od grup finansowych, które wspierały w zasadzie cały establishment przez ostatnie 20 lat, dostrzegł ten problem
i zaczął wprowadzać bariery handlowe, dlatego że bez tych barier rola Chin w globalnej gospodarce bardzo szybko rośnie. Chiny są dzisiaj drugą gospodarką świata. Pod względem siły nabywczej są pierwszą. 30 lat temu kraj ten praktycznie nie istniał. Więc jeżeli Trump wprowadza bariery handlowe, które moim zdaniem będą postępować w każdym roku, to spowalnia przejęcie globalnej dominacji przez Chiny. I uważam, że on uzyska duże poparcie. Zostanie po raz kolejny prezydentem i ta polityka będzie kontynuowana. Ale my na wzroście protekcjonizmu także jesteśmy w stanie w pewien sposób zarobić. Metod jest kilka. Ja mam ograniczony czas, więc pokażę wam tylko kilka przykładów. To akurat mamy spółkę Cleese, bądź i formalna nazwa Cleese Natural Resources. To jest jeden z większych producentów żelaza w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli zostaną wprowadzone cła, no to automatycznie do Stanów ciężko będzie eksportować żelazo czy inne surowce, które spółka wydobywa z innych miejsc na świecie. Wykres sugeruje, jakby spółka miała zbankrutować. Ostatecznie od 2011 roku do dzisiaj jej cena spadła 93%. Gigantyczny spadek. Na początku 16 pewnie to było 97% albo jeszcze więcej. Czemu ma tak niską cenę? Nie mam pojęcia. Przyjrzałem dane finansowe, zobaczcie. Marża operacyjna 18%, marża netto 15%, współczynnik Piotrowskiego 7%. Współczynnik Piotrowskiego obrazuje nam nie tyle sytuację finansową firmy, co pokazuje, jak sytuacja firmy się zmieniła w ciągu roku. Mamy 9 wskaźników. Jeżeli mamy współczynnik na poziomie 7, oznacza to, że w 7 z 9 najważniejszych wskaźników takich finansowych sytuacja finansowa firmy się poprawiła. Być może firma jest bankrutem, no ta sytuacja nie wygląda. Od 15 roku czy 13 znacząco zredukowała zadłużenie, poziom gotówki rośnie. Free cash flow także jest na sensownym poziomie i co ważne, zobaczcie wycenę. Cena do zysku poniżej 6. Tutaj mamy co prawda cenę zysk forward na poziomie 6,6, co sugeruje, że w tym roku firma ma jakieś dodatkowe przychody, których może się nie spodziewać w przyszłym roku, ale to jest nadal mega, mega niski poziom. Cena do sprzedaży 0,93. Bardzo niski nawet jak na spółkę surowcową. I takich perełek jest więcej. Przechodzimy dalej. Teraz surowce energetyczne. Nim je omówię, muszę wam koniecznie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak wam pokazywałem surowce rolne oraz metale przemysłowe, pokazywałem wam, że możecie inwestować albo poprzez spółki, albo poprzez ETN. Jeszcze raz powtórzę. ETN to jest tak jakby fundusz, który inwestuje w dany surowiec poprzez kontrakty terminowe. Albo futures, albo wy możecie to robić poprzez CFD. I to jest OK pod warunkiem, że działacie na rynku surowców metali przemysłowych bądź surowców rolnych. Na rynku ropy, gazu czy surowców energetycznych, broń Boże, nie korzystajcie z tego. Dlatego, że mamy bardzo wysoki koszt kontanga. Wytłumaczę wam to na następującym przykładzie. Jak dzisiaj, powiedzmy, cena ropy jest na poziomie, niech to będzie $70, to wszystko jest OK. Idziecie do producenta, mówicie, że chcecie kupić 1 000 000, czy 10 tysięcy baryłek ropy, jest w porządku. Ale jeżeli chcecie kupić za rok, on wam powie, dobrze, dzisiejsza cena to jest 70, z dostawą za rok możemy to dzisiaj zakontraktować na 72, bo mamy równowagę na rynku. Czyli powiedzmy tego kontanga, czyli wyższych cen surowców za rok w zasadzie nie ma, albo są to pomijalne wartości. Natomiast jeżeli cena ropy by dzisiaj spadła do $30, to dzisiaj taką ropę możecie kupić po $30. Ale jak powiecie producentom ropy, że chcecie zakontraktować te dostawy na kolejny rok, po cenie $30, to on was wyśmieje. Usłyszycie krótki przekaz. Cena ropy dzisiaj jest tak niska, jak chcesz, to ją dzisiaj kupuj. Podstawię tankowiec i ładujemy. Ale jeżeli chcesz tą ropę odebrać przykładowo za rok, bądź podpisać kontrakt terminowy za rok, to nie ma mowy, żeby to było $30. To będzie 40-45. Zmierzam do tego, że jeżeli byście chcieli zainwestować w takim momencie w ropę, w kontrakt terminowy wygasający za rok, to dzisiejsza cena ropy może być 30. Ale cena w kontraktu za rok wygasający to będzie 45. Więc żebyście zarobili na takiej inwestycji, to cena ropy musi wzrosnąć o 50%, z 30 do 45. Jak wzrośnie do 40, to się okaże, że mieliście rację, cena ropy wzrosła, ale jesteście pod kreską. I ten efekt właśnie kontanga, który jest nadzwyczaj silny
na rynkach ropy oraz gazu potrafi zniszczyć każdą inwestycję. Zobaczcie, tutaj mamy cenę ropy, kolor niebieski, od połowy stycznia 2016 do dzisiaj. Cena ropy wzrosła o 121%. W tym samym czasie notowania ETN-u, czyli funduszu inwestującego w ropę poprzez kontrakty terminowe, wzrosły o 40%. Oznacza to, że 2/3 zysków z ropy zniknęło. Kontango je w zasadzie pożarło, czy koszt rolowania kontraktów. Dlatego rynek ropy, rynek gazu jest wyjątkowo specyficzny. Moja na przykład, jedna z większych w top, na szczęście za mały kapitał, to była inwestycja w gaz ziemny. Kiedy cena gazu ziemnego kilka lat temu spadła do bardzo niskich poziomów, otworzyłem sobie pozycję przez BOIL, to był ETN na dwukrotnie lewarowany na gaz. Uważam, że cena ropy zaraz odbije. Dodatkowo przy dwukrotnym lewarze powinienem zarobić kupę kasy. Tak się nie stało. Cena ropy z niskich poziomów spadła jeszcze silniej, a wraz z nią bardzo silnie wzrosło kontango. Czyli każdy tydzień, każdy miesiąc, który ja trzymałem kapitał w tym ETN-ie, kosztował mi jakieś koszty utrzymania kontango, utrzymania pozycji związane z kontango, z rolowaniem kontraktów. Po pewnym czasie cena gazu rzeczywiście wzrosła znacznie powyżej poziomów, przy których ja zajmowałem pozycję. Ale kontango w międzyczasie sprawiło, że notowania funduszu były na dużo, dużo niższym poziomie, niż kiedy ja zajmowałem pozycję. Także kontango potrafiło być zabójcze. Tu też wyciągnąłem specjalnie okres, w trakcie którego to kontango, o którym mówię, na ropie było na rekordowych poziomach. O ile się nie mylę, na WTI w pewnym momencie sięgnęło 60%. Czyli ropa powinna wzrosnąć już 60% w ciągu roku, żebyście w ogóle wyszli na zero. Zobaczcie. Cena ropy wzrosła o 48%. Jakby to się przełożyło na naszą inwestycję? Minus 3. Także rynek surowców energetycznych jest niesamowicie zmienny i zależny od kontraktów. Także jeżeli rozpatrujecie inwestycje w ropę, gaz, to nie róbcie tego poprzez ETN-y czy jakiekolwiek narzędzia związane z kontraktami. Jak zatem? Podam wam kilka przykładów. Jeden z nich jest inwestycja bezpośrednio w spółki. Ja na przykład inwestuję od dłuższego czasu w surowce energetyczne poprzez rosyjski Gazprom. Czemu akurat Gazprom, a nie inne spółki? Ze względu na to, że jest na bardzo, bardzo niskich poziomach w porównaniu do konkurencji. Marża operacyjna. 13% Gazprom, najwięksi konkurenci, czyli BP, Exxon, Chevron, od 4 do niecałych 8. Dużo wyższa marża. Cena do zysku. Im niższa, tym taniej możemy firmę kupić w stosunku do zysków, która generuje. Gazprom 3,7. To tak, jakbyśmy kupili całą firmę za ekwiwalent mniej niż 4-letniego zysku. Dla porównania BP 36, Exxon 16, Chevron 24. Cena do wartości księgowej, śmiechu warta. Firma jest wyceniana na tyle, ile 27% jej aktywów w podjęciu długu. Dla porównania pozostałe 3, między 1,3 a 1,7. Cena do sprzedaży, podobna tylko w przypadku BP. Dywidenda, która w przypadku Gazpromu jest bardzo ważna, niecałe 6%. Ktoś powie, no dobrze, ale przecież pozostałe trzy firmy także wypłacają przyzwoitą dywidendę od 3%, 3,7 do 6. Spójrzcie, BP wypłaca nawet więcej niż Gazprom. Tylko tu, dwie w szczegółach. Na wypłatę dywidendy Gazprom przeznacza tylko 23% zysku netto. Reszta jest odkładana na inwestycje. Ile przeznacza BP? Dwukrotność zysku. Czyli skoro firma w postaci dywidendy przekazuje akcjonariuszom dwa razy więcej niż zarobiła w ciągu ostatniego roku, no to jak długo tak może robić? Rok? Dwa? W pewnym momencie akcjonariusze dostaną tyle firmy, że dostaną tyle cashu, że firma albo będzie musiała pozbywać się jakichś projektów, co negatywnie wpłynie na przyszłość, albo będzie musiała się zadłużyć, co jest w ogóle nonsensem, zaciąganie kredytu po to, żeby przekazywać pieniądze w postaci dywidendy. Tu 23%, tu 2%. No i wynik za ostatni rok. BP tylko poradziło sobie lepiej niż Gazprom. Natomiast to rozwarstwienie cenowe pomiędzy BP a Gazpromem jest gigantyczne. Jeżeli ktoś nie chce oczywiście inwestować w rosyjskie spółki, z jakichś przyczyn nie musi. Ale zobaczcie, jak cena wygląda. 88% w dół w ciągu 8 lat i od tego czasu spółka wzrosła niecałe 40%.
plus kolejne 14% wypłaciło w postaci dywidend. Pewną alternatywą jest ETF na spółki świadczące usługi podwykonawcze dla sektora petrochemicznego. Czyli jeżeli taki BP odkrywa gdzieś gigantyczne złoża ropy, chce je wydobywać, to dzwoni do Halliburtona czy innych tego typu firm, przyślijcie nam swoją ekipę i zaczynamy wiercenia. Zobaczcie, jak silna jest korelacja. Kolor niebieski to są ceny ropy za ostatnie 13 lat. Kolor czerwony notowana dnia funduszu OIH. Bardzo wysoka korelacja. Oczywiście ona nie jest perfekcyjna. Tu na przykład jest taki moment, kiedy cena ropy rośnie, a OIH stoi w miejscu. Czemu? Dlatego, że przy tej cenie jeszcze nie opłaca się wydobywać ropy z łupków. Jak cena ropy wzrośnie powyżej 70%, znowu firmy z branży podwykonawczej będą miały masę roboty. A jak mają więcej roboty, podnoszą cenę, przy okazji przychody ich rosną, i przychody, i zyski. Kolejnym surowcem, o którym warto porozmawiać, jest uran. Po pierwsze dlatego, że jest niesamowicie tani, po drugie dlatego, że fundamentalnie wygląda fantastycznie. Na tym wykresie macie długoterminową cenę uranu. Jest podzielona na takie okresy. Lata 70. Bardzo silny wzrost ceny uranu, dlatego że cena uranu była zależna od praw popytu i podaży. Niektórzy produkują uran, niektórzy chcą go kupić. I rynek ustawia nam cenę. Później, w latach 80. i 90. rynek uranu został zalany uranem z Głowic, dlatego że Związek Radziecki i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie odnośnie redukcji zbrojeń. Ileś tysięcy głowic nuklearnych poszło do demontażu. Więc na rynek trafiły ogromne ilości uranu, co sprawiło, że jego cena bardzo silnie spadła. Porozumienie zakończone na początku obecnego wieku i cena surowca znowu zaczęła rosnąć. Najpierw powoli, 2002, 2003, 2005, po czym na rynek trafili spekulanci, którzy zobaczyli, że fundamenty dla uranu są ok. Przy okazji dolar nam najprawdopodobniej będzie spadał przez jeszcze kilka lat, więc pompujemy kapitał na rynek surowców. I ten napływ kapitału spekulacyjnego doprowadził do sytuacji, w której z poziomu 20 dolarów w 2002 cena uranu wzrosła na szczycie bańki spekulacyjnej do jakichś 140. Później oczywiście wyrównała się do rozsądnych poziomów. Rozsądny poziom to jest powiedzmy 70-80 dolarów. Ale mieliśmy Fukushimę i masową histerię związaną z energetyką atomową. W Japonii w ciągu kilkunastu miesięcy wyłączono większość reaktorów, mimo że wiele z nich było niesamowicie bezpiecznych. Najbezpieczniejszym miejscem 100 km od Fukushimy była właśnie elektrownia atomowa, która była świetnie zabezpieczona, gdzie ludzie podczas tsunami mają się chronić, która nie doznała żadnego uszczerbku. Natomiast histeria związana z atomem była na tyle duża, że postanowiono zamknąć wszystkie elektrownie. W Europie podobnie. Poprawność polityczna. Natomiast Chiny i Indie miały to gdzieś. I korzystały bardzo silnie na rozwoju, na tym odejściu od energetyki atomowej i zaczęły rozwijać ten sektor. W tych dwóch krajach obecnie buduje się 54 reaktory. To są dwa kraje, które bardzo silnie stawiają na rozwój energetyki atomowej. Japonia już zrestartowała kilka reaktorów i będzie to robić. Niemcy, jak tylko zobaczą, że zielona energia nie ma szans wypełnić luki po atomie, najprawdopodobniej zmienią zdanie i wrócą z powrotem do energetyki. Stany Zjednoczone także, chociażby dlatego, że Francja, Stany i Rosja to są trzy kraje, które są prawdziwymi potentatami, jeżeli chodzi o rozwój energetyki atomowej. Także ja osobiście jestem mega pozytywnie nastawiony do kwestii uranu, dlatego że bardzo dobrze wygląda kwestia podaży popytu, po drugie mamy niskie ceny, a po trzecie od Fukushimy z 600 projektów produkcyjnych uran zostało około 50 do 60. Czyli tak naprawdę większość firm nie przetrwała niskich cen. Albo zawieszono projekty, albo je po prostu zamknięto, bo były nierentowne. Dzisiaj średni koszt produkcji jednostki uranu to jest jakieś 50-60 dolarów. Podczas gdy cena spot, czyli ta cena na kontraktach terminowych, to jest 20 kilka. Cena w dostawach długoterminowych, która tak silnie się nie zmienia, to jest 35 dolarów. Więc tak naprawdę zyskowne
projekty uranowe, to jest Kazachstan, gdzie mamy najniższe koszty, oraz kilka projektów gdzieś w różnych częściach świata. To, co widzicie teraz, to są notowania funduszu URA, który inwestuje w spółki zajmujące się wydobyciem i przetwarzaniem uranu. Do dzisiaj jego ceny spadło 89%. Ze szczytu, z Fukushimy. Po Fukushimie tuż mieliśmy od razu wodospad, a później całą histerię związaną z uranem. Dzisiaj kompletnie nikt nie chce inwestować w uran, a jego ceny są dzięki temu na bardzo niskich poziomach. Żeby od razu wam pokazać, że to nie jest takie proste. Zobaczcie, jak gigantyczna jest zmienność na notowaniach uranu. W tym miejscu rozmawialiśmy sobie w zeszłym roku. Chwilę później notowania URA, które jak powiedziałem, są piekielnie zmienne, tąpnęło 25%, później odbicie. Co się stało w listopadzie? Cameco Corp, największy producent uranu na świecie, stwierdził, mamy dosyć niskich cen. Nie będziemy świetnego surowca, bardzo wartościowego surowca oddawać za bezcen i zdecydowano o zamknięciu największego projektu wydobywczego na świecie. 9% światowej produkcji. To tak jakby z dnia na dzień Rosja albo Arabia Saudyjska stwierdziła, przestajemy wydobywać ropę całkowicie. Gdyby któryś z tych krajów wygłosił takie przemówienie, jutro byśmy mieli cenę ropy po 250 dolarów za baryłkę, może więcej. Uran rzeczywiście wtedy podskoczył. Zwłaszcza, że chwilę wcześniej, chwilę po informacji z Cameco, dołączył się rząd Kazachstanu. Kazachstan jest największym producentem uranu. Kazachowie mają bardzo podobne podejście jak władze Cameco. Stwierdzili, że wprowadzamy bardzo potężne restrykcje eksportowe. Na zasadzie niskie ceny są ok, my będziemy ten uran nadal wydobywać, ale wprowadzamy bardzo duże cła eksportowe i generalnie zostawmy tego uranu jak najwięcej dla siebie, po to, żeby go sprzedać, ale dopiero po wyższej cenie. Także znowu wracają na rynek prawa popytu i podaży. Chwilę później, na początku tego roku, mieliśmy korektę. Jak to dalej będzie wyglądać? Nikt tego nie wie, natomiast od strony podażowej, od strony cenowej, notowania uranu wyglądają naprawdę dobrze. Kolejną grupą surowców, na którą koniecznie musimy zwrócić uwagę, są surowce strategiczne oraz metale ziem rzadkich. Ze względu na fakt, że coraz bardziej nam się zacieśnia sytuacja, pogarsza się sytuacja na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Wspomniałem wam wcześniej o barierach handlowych, ale takich przeszkód w handlu jest dużo, dużo więcej. I ta sytuacja się będzie raczej pogarszać. Beneficjentem tego największym będą surowce strategiczne oraz metale ziem rzadkich. Mało kto o nich słysza, dlatego że to są tak dziwne nazwy, że nawet ciężko je wymienić. To są surowce, których się wydobywa od kilkudziesięciu do kilkuset ton rocznie, więc można powiedzieć, że to jest tak naprawdę marginalna wartość, ale one są piekielnie ważne. Do wyprodukowania telefonu, komórki, samochodu, w zasadzie każdej elektroniki, zaawansowanej broni, samolotów. Są to pierwiastki niezbędne. Dla nich nie ma substytutu. Albo więc masz dostęp do danego surowca i produkujesz dany towar, bardzo zaawansowany technologicznie, albo go nie masz i masz problem. Czemu jest to ważne? Dlatego, że, wróćmy na chwilę, że Chiny dzisiaj kontrolują 97% wydobycia surowców strategicznych, metali ziem rzadkich i surowców strategicznych. Wykorzystali ciszę, wykorzystali okres niskich cen, zmonopolizowali w zasadzie całą produkcję i dzisiaj oni rozdają karty. I to jest potężna broń w rękach Chińczyków. Trump czy establishment amerykański może sobie wymyślać cła. Chiny nie muszą wcale na takie cła odpowiadać równolegle. Mogą w pewnym momencie wykonać jeden telefon do któregoś z prezesów większych firm zbrojeniowych. Niech to będzie Lockheed Martin. Przekaz będzie konkretny. Za tydzień przestajemy wam wysyłać surowiec X. Albo przenosicie do nas produkcję, dzięki czemu mamy miejsca pracy, ale przede wszystkim zdobywamy dostęp do technologii, na czym Chińczykom zależy najbardziej. Albo nie dostaniecie danych surowców w ogóle. No chyba, że wywrzecie odpowiedni nacisk na waszego prezydenta, żeby wycofał się z sankcji. Także o tym się nie mówi, natomiast surowce strategiczne oraz metale ziem rzadkich są potężną bronią dzisiaj w rękach Chińczyków i uważam, że one będą wykorzystane. Zresztą widzą to też inwestorzy, bo ceny
tych grup surowców, one bardzo silnie rosły w ciągu ostatnich 2 lat, co wam później pokażę. To jest ważne natomiast. Zobaczcie, co się stało z cenami 2 pierwiastków. Neodym i jeszcze jeden o dziwnej nazwie. To jest rok 2010. Oba pierwiastki były eksportowane do Japonii, dlatego że Japonia potrzebuje ich też sporej ilości do produkcji jakichś zaawansowanych urządzeń technologicznych. Kiedy Chińczycy kłócili się z Japończykami o kilka skalistych wysp, żeby wybrzeć nacisk na rząd Japonii, zablokowali ich eksport. W ciągu 10 miesięcy, tylko 10 miesięcy, ich ceny wzrosły o 600 i 800%. Natomiast spółki, które zajmowały się ich wydobyciem, dosłownie eksplodowały. Dlatego, że ich marże handlowe wzrosły nieporównywalnie bardziej niż 6 czy 8%. Zresztą sankcje handlowe czy blokada eksportu była wielokrotnie wykorzystywana do wywarcia wpływu na cenę. Tu może niecelowo. To jest rok 2000, kiedy Rosja, największy producent paladu, jakieś 60%, może 70% światowej produkcji, zakazała eksportu. Była zadyma związana z przekształceniami w Rosji. W każdym razie zablokowano eksport paladu, który także jest wykorzystywany w technologiach zbrojeniowych. W ciągu niespełna roku cena nam wzrosła z niecałych 300 dolarów do ponad 1000. Gdy zdjęto sankcje, gdy ponownie powrócono do eksportu, sytuacja się unormowała. Natomiast to tylko pokazuje, jak gwałtownie może się zmienić cena, jeżeli dany surowiec jest zmonopolizowany przez jeden kraj, a tamte dwie grupy surowców są zmonopolizowane dużo bardziej niż palacz w tamtym czasie, oraz kiedy dany kraj chce go wykorzystać jako broń w wojnach handlowych. Jak dzisiaj wyglądają ceny metali? Ceną poszczególnych pierwiastków surowców ja się nie przyglądam za bardzo, dlatego że bardzo ciężko jest uzyskać na nie ekspozycję. Są magazyny wesołowe w Zurichu, gdzie można kupić konkretne koszyki tak zwanych tych surowców strategicznych czy metali, ale tam mamy bardzo wysokie spready, bardzo niską płynność, generalnie nie jestem ich zwolennikiem. Za to wolę inwestować w spółki zajmujące się wydobyciem. I takim ETF-em, który zapewnia nam ekspozycję na metale ziem rzadkich, jest Remix. Notowany znowu na giełdzie w Nowym Jorku, dlatego że tam mamy największą płynność i największa ilość ETF-ów tam jest notowana. W jego skład wchodzą w większości spółki chińskie, natomiast nie tylko i wyłącznie. 30 parę % stanowią chyba tylko chińskie, dlatego nie możemy mieć całego rynku. Chociażby ze względu na znaczenie tych spółek, rząd chiński część znacjonalizował, część nigdy nie pozwolił na IPO, czyli wejście na giełdę. Na te spółki, które zajmują się ich wydobyciem, które możemy uzyskać ekspozycję, bo są publicznie notowane, uzyskujemy właśnie poprzez Remix, który w latach 2011 do stycznia 2016 spadł o 90%. Od tego czasu w zasadzie ceny się prawie potroiły. Czemu ja tak zwracam uwagę na te silne spadki? Tu 70, tu 80, tu 90%, a później odbicie. Rzadko kiedy dochodzi do sytuacji, w której ETF, czyli fundusz dający nam ekspozycję na akcje z danego sektora albo na dany region geograficzny, spada więcej niż 85%. Jeżeli spadnie 85%, to znaczy, że potencjał do spadku w porównaniu do potencjału do wzrostu jest już bardzo, bardzo ograniczony. No sorry, ale wartość przedsiębiorstw nigdy nie spada do zera, chyba że przedsiębiorstwo bankrutuje. Jeżeli w danym kraju mamy wojnę domową, jeżeli przychody drastycznie maleją przedsiębiorstw, jak na przykład w Nigerii, a znajdziemy ten przykład, 75% tam był spadek, jest tutaj, to nigdy ceny nie spadną do zera. Między 14 a 15 rokiem w Nigerii właśnie mieliśmy wojnę domową i potężny kryzys gospodarczy związany z tym, że ceny ropy nam spadły ze 110 dolarów do 30 w pewnym momencie. Przełożyło się to na potężną zapaść na rynku akcji. W ciągu 1,5 roku ceny spadły o 75%. I wtedy się zainteresowaliśmy tym rynkiem. Oczywiście nie załapaliśmy się na dno, bo to jest praktycznie niemożliwe, ale zobaczcie, od tego czasu Nigeria podrożała 57%. A teraz zwróćcie uwagę tutaj. ETF na sektor Metals and Mining, który był ekstremalnie zdołowany nominalnie w stosunku do S&P do stycznia 2016 roku,
ze szczytów od 2011 roku spada 85%. Co później było? Wzrost o 220%. Kolejny, ETF na węgiel. Węgiel także był mega zdołowany ze względu na globalną zadymę związaną z CO2. Spadek o 90%, później odbicie i mamy gigantyczne wzrosty. ETF na miedź. Spadek 86%, wzrost 210%. Tu z kolei Brazylia. Na Brazylii nigdy nie miałem ekspozycji. Obserwowałem ją przez jakiś czas, ale nigdy nie znalazłem dobrego momentu wejścia. Uciekło mi, nieważne. Spadek 81% w 3 lata. Później znowu gwałtowne odbicie. Metale, o których wam wspomniałem. Znowu węgiel. Junior Gold Miners, czyli ETF GDXJ. Zaliczył spadek w 6 lat. 5. O 90%. Od tego czasu wzrósł o 180%, po czym zaliczył korektę. Dzisiaj jest 105% poniżej szczytu. I to jest perełka, o której wam wcześniej mówiłem. Uran. 91% straty w 6 lat. Do tej pory tylko w tym roku wyjątek. 10% do przodu. Natomiast moim zdaniem to jest dopiero początek. Czy te wzrosty zaczną się teraz, za rok? Nie mam pojęcia. Ale jeżeli mówimy o takiej skali, nawet tutaj, wzrostów w przeciągu kolejnych 4, 5, może 6 lat, to mnie ten wynik jak najbardziej zadowala. Do tej pory wam pokazałem, w jaki sposób możecie inwestować przez ETN-y, ETF-y bądź spółki. Kolejną formą zajęcia jakiejś ekspozycji związanej z surowcami jest inwestowanie w ETF-y na kraje, których gospodarki są silnie zależne od surowców. ETF to jest fundusz, który przykładowo skupuje akcje z danego kraju. Jeżeli mamy ETF na Polskę, PLND, to on kupuje za dolary, najpierw dolary wymienia na złotówki, a następnie inwestuje w akcje WIG-u 20. Jeżeli mamy ETF na Nigerię, no to znowu, dolary są wymieniane na walutę nigeryjską, a następnie skupuje taki ETF akcje z danego kraju. Czyli oni spekulują, nie wybiera lepszych, gorszych spółek. Po prostu wybiera największe, o największej płynności, dzięki czemu przy minimalnym koszcie, rzędu 0,5% rocznie, mamy ekspozycję na dany region. I to jest fajne. Bo łatwo możemy uzyskać ekspozycję na dowolny kraj, nieważne, czy to jest Nigeria, czy Pakistan, przy minimalnych kosztach. Zobaczcie, jak wysoka jest korelacja. Kolor niebieski. To jest indeks CRB, czyli ten indeks surowcowy. Ostatni ten okres, on jest trochę wypaczony, bo wygląda to, jakby surowce stały w miejscu, a ETF-y na poszczególne kraje się rozjechały. Tak naprawdę to CRB powinien być gdzieś tu. Jego wynik jest zaniżony właśnie przez kontango na ropę, a ropa stanowi największy udział w CRB, czyli to, co wam wcześniej wspominałem. W każdym razie, mamy tu ETF-y na Rosję, kolor niebieski, Brazylię, kolor zielony i Chile, pomarańczowy. Zobaczcie, jak silna jest korelacja. Ona nigdy nie będzie stuprocentowa, bo nigdy nie może być stuprocentowa. W niektórych krajach uzależnienie surowców jest większe, w innych jest mniejsze. W niektórych zyskują bardziej na metalach przemysłowych, inne na ropie. W każdym razie zwróćcie tylko uwagę, jakie ich ceny są pięknie skorelowane. Maksimum prawie wszystkim, w każdym przypadku w 2008 roku na czubku hostsy surowcowej, minimum 2009. Później znowu szczyt w okolicy 2011, dołek. Połowa stycznia 2016. Czy któryś z tych ETF-ów bym dzisiaj kupował? Rosję tak, dlatego że obok Nigerii jest to ciągle najtańszy rynek. Może nie poprzez ETF RSIX, dlatego że lepiej wygląda E-RUS, iShares'a. Chile bym już nie kupił. Chile miałem w zeszłym roku, natomiast po silnych wzrostach po prostu sprzedałem. Rynek akcji w Chile jest silnie uzależniony od miedzi, miedź dosyć silnie wzrosła. Efekt był taki, że silnie wzrosły też akcje spółek w Chile. Czemu w ogóle, jeżeli rosną ceny surowce, to czemu rosną akcje w tych krajach surowcowych? Po pierwsze dlatego, że jeżeli macie sporą część gospodarki uzależnioną powiedzmy od miedzi i cena miedzi rośnie, no to firmy, które tą miedź wydobywają, sprzedają miedź po wyższej cenie. Sprzedając po wyższej cenie mają większe zyski. Dzielą się tym zyskami z pracownikami, bo mam związki zawodowe, chociażby tak jak w KGHM-ie. Ludzie mają więcej pieniędzy, gospodarka się napędza. Dodatkowo, jeżeli mają większe przychody z eksportu, to też wywołuje presję na kurs walutowy, czyli lokalna waluta, czyli chińskie peso po prostu drożeje w odniesieniu do dolara. Czyli wyższe ceny surowców sprawiają, że firmy z Chile, z Rosji czy z któregokolwiek kraju mają większe zyski, co się przekłada na wyższe ceny akcji oraz umacnia się waluta danego kraju w stosunku do dolara, co się przekłada oczywiście na wzrost. Kolejną, bardziej taką asekuracyjną metodą ekspozycji na surowce
jest inwestycja waluty krajów surowcowych. Akurat mamy dolara nowozelandzkiego, który jest w zasadzie najbardziej silnie skorelowany z cenami produktów rolnych, a ceny produktów rolnych są dzisiaj właśnie na historycznych minimach. Ta korelacja nie jest może perfekcyjna. Kolorem zielonym mamy indeks surowcowy, kolorem niebieskim mamy notowania dolara nowozelandzkiego. Czemu tutaj dolar nowozelandzki się nie załamał silniej na fali spadku cen surowców rolnych? Dlatego, że Nowa Zelandia utrzymywała bardzo długo relatywnie wysokie stopy procentowe. Dopiero później je obniżono. Generalnie na antypodach są stopy procentowe dużo wyższe niż w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, co się też przełożyło na to, że kurs dolara nowozelandzkiego nie jest aż tak atrakcyjny, jakby był, gdyby Nowa Zelandia miała niższe stopy procentowe. Kolejnym przykładem jest dolar australijski, który z kolei najbardziej skorelowany ze wszystkich grup surowcowych jest skorelowany z metalami przemysłowymi. Momencik, sorry. Tu już korelacja jest dużo bardziej widoczna. Kolorem czarnym indeks metali przemysłowych, czerwonym kurs dolara. Korona norweska z kolei najsilniej jest skorelowana z cenami ropy. Dlatego, że połowa eksportu norweskiego to są produkty petrochemiczne. Różnego rodzaju ropa, oleje, czy tysiąc innych przetworzonych produktów. Czyli im wyższe ceny ropy, tym wyższe przychody gospodarki norweskiej, co się przekłada też na wyższy kurs walutowy. Kolejną grupą, o której muszę chociażby parę słów powiedzieć, surowców. Czy metale szlachetne zaliczać do surowców? No, tu możemy się spierać, nieważne. W każdym razie, ja mam też sporą ekspozycję na metale szlachetne z kilku przyczyn. To, że dolar, moim zdaniem, się będzie osłabiał, to jest tylko jedna z nich. Dlatego, że złoto jest prawie perfekcyjnie odwrotnie skorelowane z dolarem. Czyli jeżeli dolar nam się umacnia, to cena dolarowa złota nam się obniża. I z drugą strony to także działa. Natomiast głównym czynnikiem jest fakt, że w kolejnych latach będziemy mieli silnie negatywne stopy procentowe. Czyli inflacja będzie wyższa od oprocentowania lokat krótkoterminowych czy od oprocentowania krótkoterminowych obligacji. Powszechnie się mówi, że złoto jest hedżem inflacyjnym. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Jest pewna korelacja. Jeżeli rośnie nam inflacja, to rzeczywiście cena złota rośnie. Natomiast złoto w długim terminie absolutnie nie jest takim, w średnim terminie, nie jest hedżem inflacyjnym. Patrzcie, tutaj mieliśmy lata 1970-1980. Rzeczywiste stopy procentowe na obligacjach były mniej więcej na poziomie między 0 a minus 1%. Oznacza to, że inflacja była wyższa od długoterminowych obligacji. Skoro 1% była wyższa od obligacji, no to na obligacjach mieliśmy gwarantowaną stratę. Na krótkoterminowych lokatach czy krótkoterminowych obligacjach ta strata była jeszcze większa. Więc skoro nie jesteście w stanie przechować kapitału w obligacjach, bo z każdym rokiem inflacja pożera wam część siły nabywczej, to kapitał w sposób naturalny wędruje do metali szlachetnych i w ciągu dekady cena złota wzrosła 35 razy. To był bardzo duży wzrost, ale dlatego między innymi, że tu wyszliśmy też z bardzo niskiego punktu. Cena złota była sztucznie utrzymywana ze względu na konstrukcję systemu z Bretton Woods. Później mieliśmy okres wysokiej inflacji, ale bardzo wysokich stóp procentowych. Przez 20 lat cena złota spadła z jakichś $600, 850 było tylko przez moment na szczycie, do 256. Dwie dekady, w trakcie których była dużo wyższa inflacja niż ostatnio, a mimo wszystko cena złota spadała. Także czy złoto jest hedżem inflacyjnym? Czy było wtedy hedżem inflacyjnym? Absolutnie nie. Kapitał po prostu uciekał ze złota, dlatego że nie było sensu w ogóle trzymać złota w sytuacji, w której mogliśmy zainwestować w długoterminowe obligacje skarbowe przy dużo niższym zadłużeniu niż dzisiaj, które nam płaciły kilka procent powyżej inflacji. W roku 1980 10-letnie obligacje wypłacały nam odsetki na poziomie 16% rocznie. Krótkoterminowe obligacje wypłacały nam 20%. I tak gwałtownym podniesieniem stóp procentowych sprawiono, że cena złota spadła. Później sytuacja się odwróciła w 2000 roku. Tutaj co prawda widzicie, te 10-letnie obligacje jakby były na poziomie pomiędzy 1 a 2%. Tyle, że metodologię liczenia inflacji zmieniono kilkakrotnie pomiędzy rokiem 80 a 2000.
Także CPI absolutnie nie odzwierciedla nam rzeczywistego wzrostu cen. Inflacja jest dużo wyższa niż to, co tu widzicie, czyli tak naprawdę ta czarna kreska powinna być gdzieś na tym poziomie. Minus 2, minus 4%. W każdym razie mieliśmy spektakularny rajd na złocie 2000-2011. Później przez kolejne 5 lat dolarowa cena złota spadała. W większości walut spadki tylko były 3 lata. 2011 do 2013, zależnie w której walucie. Dlatego też, że za tymi spadkami poszło bardzo silne umocnienie dolara. Dołek w cenie złota mieliśmy w 2013 roku, na przykład w odniesieniu do złotówki. Złoto kosztowało 3600 złotych za uncję. Dzisiaj to jest około 5. W dolarze australijskim, w euro, w kanadyjskim cena złota także osiągnęła minimum w 2013 roku i od tego czasu systematycznie rośnie. To nie są jakieś spektakularne wzrosty, dlatego że po pierwsze cena złota jest kontrolowana nadal przez banki centralne, żeby nie przyciągać uwagi, nie pokazywać, jak system monetarny jest w rozsypce. Po drugie dlatego, że większość inwestorów nadal trzyma się z dala. Tego typu aktywa jak złoto, surowce, one najsilniej rosną w ostatniej fazie. Kiedy ludzie zobaczą już, że za nami kilka lat wzrostów, że w takim aktywie można było tylko zarobić i wtedy ulica się ładuje na rynek. To tak jak dzisiaj z Bitcoinem. Czemu cena tak gwałtownie wzrośnie? Bo każdy chce inwestować w Bitcoina. Bo zobaczył, jak ta cena z kilku dolarów czy dolara 6-7 lat temu wzrosła do kilku tysięcy dzisiaj. Także te cyferki, magiczne wzrosty strasznie działają na publika. Jeżeli publika, ludzie rzucają się na dany rynek, no to doprowadzają do gigantycznych wzrostów. Takich jak na przykład tutaj. W ostatnim roku cena złota się podwoiła. Dlatego, że ludzie zobaczyli, że złoto jest świetną inwestycją. No niestety, tak działamy. Ulica zawsze rzuca się na dane aktywo w ostatniej fazie. Przypomnijcie sobie, co się działo w Polsce. 2006-2007. Wszędzie naokoło reklamy funduszy inwestycyjnych. Czemu? Dlatego, że rzekomo fundusze inwestycyjne mogą tylko zarabiać, bo ceny rosły. Poprzedni cykl, czyli cykl wzrostu 2003-2008, to był cykl, w trakcie którego kapitał płynął głównie na rynki emerging markets, takie jak Polska. I ceny akcji w Polsce, w Rosji, w Brazylii, w Indiach, w zasadzie we wszystkich gospodarkach surowcowych i gospodarkach emerging markets osiągnęły rekordowe poziomy. Więc ludzie tak myślą, skoro cena akcji rosła przez ostatnie 3 lata, podwoiła się, czasami potroiła, to nic, tylko załadować tam kapitał. Skończyło się to tragicznie. No ale sorry, w 2007 roku w Polsce mieliśmy wskaźnik cena do zysku wyższy niż dzisiaj w Stanach. Oznacza to, że polskie akcje były wtedy bardziej przewartościowane niż dzisiaj akcje amerykańskie, które są w fazie ewidentnej bańki. Ale dobrze, wróćmy do metali szlachetnych, bo trochę odjechałem z tematu. Czy złoto, czy srebro? Moim zdaniem dużo zależy od tego, czy wolimy bezpieczeństwo, jakie daje bardziej złoto, czy większą zmienność i potencjał zyskowy, jakie daje srebro. W kolejnych latach popyt na srebro w dużej mierze będzie rósł ze względu na bardzo silny wzrost ilości paneli słonecznych. Natomiast to jest tylko jeden czynnik podażowy. Główny to jest spadek dolara. Jak określić, czy srebro jest drogie, czy tanie? Najprostszy wskaźnik porównać ceny tych dwóch metali do siebie. I jeżeli podzielimy sobie cenę złota przez srebro, okazuje się, że dzisiaj za jedną uncję złota możemy kupić prawie 80 uncji srebra. Mamy tanie srebro w stosunku do złota. W 2011 roku, kiedy cena złota przebiła 1920 dolarów, a cena srebra na chwilę się zbliżyła do 50, ta relacja była na poziomie 32-33. Wtedy mieliśmy krótkoterminowo drogie złoto w stosunku do srebra. Drogie srebro, przepraszam, w odniesieniu do złota. Także ja jestem dużo większym zwolennikiem srebra. Cena jest dużo bardziej zmienna, ale jest też dużo bardziej, ma dużo większy potencjał, choć jest nieprzewidywalne. Natomiast jakbym miał typować jakąś grupę z metali szlachetnych, to pod inwestycje wybrałbym chyba jednak spółki surowcowe, które są niesamowicie zmienne, ale mają ciągle mega potencjał. To, co widzicie na wykresie, to jest złoto kolor żółty, srebro srebrny i kolor niebieski, ETF na małe spółki zajmujące się wydobyciem złota i srebra. Większość to jest złoto, GDXJ. Cena złota w ujęciu dolarowym w
ciągu ostatniej BES-y spadła 40%. Srebra 66, spółek wydobywczych 87. Istna masakra. Od tego czasu cena wzrosła o 100 kilka procent z dołka, bądź 70% w ciągu ostatnich 2 lat. W tym czasie cena srebra tylko 18%, dlatego że srebro mają fatalny zeszły rok, złota 23. Zazwyczaj te trzy grupy poruszają się w podobnym trendzie jak tutaj. Złoto kilkanaście procent, srebro 40, spółki 100, 140. Czyli spółki wydobywające złoto są dużo, dużo bardziej zmienne. I to ta zmienność działa zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Proszę, no nie ten. Kolejną z grup inwestycji w aktywa materiale są nieruchomości. Natomiast dzisiejszy webinar głównie dotyczy surowców i na tym chcę się jednak skupić. Natomiast pokazywałem wam wcześniej to rozwarstwienie pomiędzy cenami aktywów finansowych i aktywów materialnych, a do aktywów materialnych zaliczają się także nieruchomości. Ja praktycznie nie mam ekspozycji na nieruchomości z prostej przyczyny. Ciężko znaleźć dzisiaj tanie aktywa. Dlatego, że jeżeli mamy niskie stopy procentowe, a mieliśmy takie przez ostatnią dekadę, to ludzie porównują, czy mam wynajmować nieruchomość, czy może kupić ją. Jeżeli kupić, to pewnie na kredyt. Skoro mamy niskie stopy procentowe, to rata kredytowa jest niska. I wiele osób porównuje ratę, którą płacą dzisiaj, nie jaką będą płacili, jak się stopy procentowe zmienią, tylko to, co jest dzisiaj, do kosztów najmu. Jeżeli mogę w podobnej cenie spłacać ratę kredytową, no to wszyscy decydują się na zakup nieruchomości. Efekt jest taki, że mamy dzisiaj drogie nieruchomości, bo mieliśmy przez lata niskie stopy procentowe. Są oczywiście pewne wyjątki, jak Singapur, który tu widzicie, gdzie mamy rejty. Rejty to są fundusze, które inwestują w nieruchomości na wynajem. To mogą być szpitale, mogą być apartamentowce, hotele, no cała grupa. I tak naprawdę wszystkie rejty na świecie, poza Singapurem, są w fazie ewidentnej bańki. Japonia, piekielnie drogie. Stany Zjednoczone, masakra. Europa, droga, choć nie w fazie bańki. Singapur jest relatywnie tani wyceniony. Powiedziałem relatywnie, w porównaniu do tych innych rynków. Natomiast absolutnie nie można powiedzieć, że jest tani. Średnia rentowność, czyli dywidendy, jakie wypłaca REIT, a REIT musi wypłacać prawie wszystkie dochody z najmu, wahają się od 3%, jeżeli mamy bardzo drogi REIT, do 13-14%. W ekstremalnych sytuacjach 17, jeżeli mamy dno BES-y. Dlatego, że przychody z rejtów są mniej więcej na stabilnym poziomie. Ostatecznie macie jakieś długoterminowe umowy najmu podpisane i one się specjalnie zmieniają, ale zmienia się bardzo cena rejtu, tak samo jak zmieniają się ceny akcji, w zależności tego, czy mamy hossę, czy mamy BES-y. I w przypadku Singapuru dzisiejszy poziom wypłaty dywidendy to jest jakieś 6-7%. W Stanach jest 3, w Japonii 3, w Europie około 4. Czyli singapurskie rejty są relatywnie tanie w porównaniu do konkurencji, ale czy te 6% to jest wysoki poziom? 50% w dół zejdziemy i dochodzimy do minimalnej ceny. Z drugiej strony, jeżeli dojdzie do BES-y, to cena rejtu w Singapurze spadnie o 50% i dochodzimy do rentowności na poziomie 12-14%. Także 10 razy bym się zastanowił, czy zainwestować w rejty. Okej, te 6% w obecnych realiach jest atrakcyjne, ale uważam, że lepiej poczekać obok z gotówką, którą później po ewentualnej BES-ie można wrzucić na rynek nieruchomości. Zresztą rynek nieruchomości już zaczął dołować. Tutaj macie ETF na globalny REIT, czyli skupujący mniejsze REIT-y z Azji, Ameryki Północnej, Europy, Japonii, praktycznie z całego świata. Osiągnęliśmy na nim szczyt w połowie 2016 roku. Mniej więcej wtedy, kiedy osiągnęliśmy szczyt na rynku obligacji. Czemu one się zbiegły? Dlatego, że rejty są piekielnie zależne od stóp procentowych. Tak jak powiedziałem wam, jeżeli macie niskie stopy procentowe, to kapitał migruje na rynek nieruchomości. Po tym, jak osiągnęliśmy szczyt, ceny spadło 13%. I moim zdaniem te ceny nadal będą spadać, dlatego, że zmieniła się totalnie polityka banków centralnych. Banki centralne już nie obniżają stóp procentowych. W zeszłym roku mieliśmy wśród największych banków centralnych bodajże 13 podwyżek stóp procentowych i żadnej obniżki. Inflacja nam się rozpędza. Rozpędza się inflacja, czyli stopy procentowe też będą podnoszone. Na pewno nie do takiego stopnia jak inflacja.
Czyli te kredyty będą się dewaluować, ale wyższe stopy procentowe zawsze negatywnie oddziaływują na rynek nieruchomości. Dajcie mi teraz się napić i pokażę wam, czego możemy oczekiwać w ciągu kolejnych kilku miesięcy. To, co wam teraz pokażę, niech będzie taką małą przestrogą, dlatego że zobaczyliście dobre perspektywy dla uranu, dla metali ziem rzadkich, duże niedowartościowanie wielu aktywów. I nie chciałbym, żebyście od razu się rzucili do zakupów. Tak jak powiedziałem, zmienia się polityka banków centralnych. To, co widzicie na poniższym wykresie, jest kluczowe dla tego, co może się stać na rynkach finansowych. Zacznę może od lewej strony. No co mamy tutaj? To jest poziom do druku przez największe banki centralne. Mamy Fed, mamy Bank Japonii, EBC, Europejski Bank Centralny oraz Bank Anglii. Tutaj mamy skalę do druku przez przykładowo Europejski Bank Centralny. Dodajemy do tego to, co drukuje Bank Anglii oraz Bank Japonii. Najważniejsza jest linia pomarańczowa. Na początku 2017 roku, powiedzmy w kwietniu, te 3-4 najważniejsze banki centralne dodrukowywały w ujęciu rocznym prawie 2 biliony dolarów. Kupa kasy. Te pieniądze trafiały na rynki kapitałowe i pomagały podtrzymać wysokie ceny aktywów, wysokie ceny akcji oraz wysokie ceny obligacji. Natomiast polityka banków centralnych zaczyna się zmieniać. Europejski Bank Centralny ściął do druku połowę. Fed już kilka lat temu przestał dodrukowywać i jego rolę przejął Bank Japonii. Natomiast Bank Japonii też zapowiedział, że będzie ograniczał dodruk. Czyli mamy sytuację, w której skala dodruku zaczyna spadać. Tutaj jest akurat prognozowana wyprzedaż aktywów, czyli obligacji, no bo MBS-ów raczej nikt nie kupi z wolnego rynku, przez Fed. Czy to zostanie zrealizowane? Moim zdaniem jest to skrajnie wątpliwe. Dlatego, że jeżeli Fed chce sprzedać obligacje, no to ktoś te obligacje musi kupić. Skoro i tak dzisiaj nie ma kupców na obligacje, bo przecież ich rentowność bardzo silnie rośnie i rentowność obligacji amerykańskich jest dużo wyższa niż Hiszpanii, Włoch czy innych europejskich bankrutów, to jest coś nie tak. Czyli po prostu jest problem z zakupami obligacji amerykańskich. Jeżeli Stany będą chciały wyprzedawać je na takim poziomie jak tu, no to albo rentowność ich skoczy gwałtownie i rozpocznie się porządny kryzys, albo ktoś tą lukę będzie musiał wypełnić. Więc ja niespecjalnie wierzę w to, że rzeczywiście banki centralne zaczną redukować dodruk i w pewnym momencie netto będą sprzedawać więcej aktywów niż kupowały. W każdym razie, skoro wy ten wykres widzicie, to widziało już tysiące analityków. I na tej podstawie oni prognozują, że skoro banki centralne do tej pory dodrukowywały kasę, która pompowała rynki finansowe na wyższe poziomy, a teraz to się kończy, no to diametralnie zmienia się otoczenie do inwestowania. Czyli krótko mówiąc, możemy spodziewać się spadków albo na rynku akcji, albo na obligacje, albo na obydwóch równocześnie. Tego nikt nie wie. Do tego dochodzi nam jeszcze zmieniająca się sytuacja na stopach procentowych. Pamiętacie, niskie stopy procentowe są dobre dla rynków finansowych. 2008 rok. Ile mieliśmy? 34 obniżki stóp procentowych i jakieś 14 podwyżek. Rok 2009 już w zasadzie same obniżki. W 10 się na chwilę sytuacja odwróciła, ale 11, 12, 13, 14, 15 i 16 to były głównie obniżki stóp procentowych, a przeważnie zdecydowana większość. Czyli mieliśmy jedną podwyżkę stóp procentowych, tutaj na przykład, na kolejnych 10 obniżek. Zobaczcie, co się stało w 2017 roku. 10 największych banków centralnych z krajów rozwiniętych łącznie podnosiło stopy procentowe 6 razy. Nie mieliśmy ani jednej podwyżki stóp procentowych. Bank Anglii, EBC, Bank Australii, jeszcze kolejne 10 najważniejszych banków centralnych już zapowiedziały, że będą podnosić stopy procentowe, bo rośnie inflacja. A w takim otoczeniu możemy oczekiwać, że z dużym prawdopodobieństwem pojawią się na rynkach spadki. Co więcej, ulica już się załadowała na rynki akcji. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy tanie akcje,
najpierw ładuje się na nie smart money, czyli inwestorzy, którzy dostrzegają wartość dużą, potencjał do wzrostu w relacji do ceny. Później fundusze różnego rodzaju, a kiedy już mamy większość wzrostu za sobą, ulica się ładuje na rynek. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda. To jest porównanie inwestorów, którzy są na rynku, odnośnie tego, co sądzą. Czy będą wzrosty, czy będą spadki. Dzisiaj na 6 inwestorów, 5 uważa, że będą wzrosty dalsze, 1 optuje za spadkami. Tak skrajny optymizm mówi nam, że skoro 5 na 6 inwestorów uważa, że będą wzrosty, to oni już są na rynku. A skoro są na rynku, to już kupili akcje. No to gdzie szukać nowych klientów, którzy mogą te akcje odkupić po wyższej cenie? Nie da się. Tak skrajny poziom optymizmu zazwyczaj cechują szczyty. Ostatni raz tak wysoki poziom mieliśmy w 1987 roku, tuż przed krachem, kiedy w ciągu dnia ceny akcji spadło 20%. Czy to jest dzisiaj możliwe? Nie, bo byśmy rynki zamknęli. Działają automatyczne algorytmy, które odcinają transakcje, jeżeli poziom spadków jest za duży. Ale to nam pokazuje, że ulica się zapakowała na rynek, a zazwyczaj, kiedy do tego dochodzi, to mamy ostatnią fazę wzrostów. Kolejny przykład pokazujący poziom optymizmu. Ten wykres pokazuje wam relacje pomiędzy funduszami lewarowanymi. To jest takie, które używają dźwigni finansowej. Na początku 2017 roku mieliśmy 2 razy więcej kapitału w funduszach grających na wzrosty niż w funduszach grających na spadki. Dzisiaj jest to prawie 4. Czyli inwestorzy, którym już zabrakło kasy na zwyczajne kupowanie akcji, wolą się zalewarować, wolą wziąć kredyt albo po prostu kupić ETF-y, czy ETN-y, przepraszam, zalewarowane w jakimś stopniu, które zyskują 30% w sytuacji, kiedy giełda nam rośnie o 10%. I tak skrajny poziom optymizmu pokazuje znowu, że jesteśmy bardzo blisko szczytów. Jeżeli jesteśmy tak bardzo blisko szczytów i ceny akcji będą spadać, to mamy też problem na rynku surowców. Dlatego, że jeżeli się pojawia niepewność na rynkach finansowych, to kapitał natychmiast ucieka do dolara. Tak było i tak jeszcze pewnie będzie przez jakiś czas. Kolorem srebrnym, takim półprzezroczystym, zaznaczyłem wam okresy bezcy ostatnio, czyli kiedy cena akcji spadała. Od marca 2000 do marca 2003 trwała bezca. Natomiast zobaczcie, ceny akcji zaczęły spadać, dolar się umacniał. Rok 2007-2008, ceny akcji spadają, dolar się znowu umacnia. Dlatego, że jeżeli pojawia się panika na rynkach finansowych, to inwestorzy uważają, że trzeba iść w bezpieczeństwo, a obligacje amerykańskie są ciągle postrzegane jako aktywo o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Nieważne, jak bardzo Stany są Zjednoczone zadłużone, jaki mają deficyt, że stracą status globalnego hegemona. Chodzi o to, jak inwestorzy to postrzegają. Więc jeżeli dojdzie do spadków na rynkach finansowych, na rynku akcji, to kapitał z dużym prawdopodobieństwem popłynie do dolara, przynajmniej przez jakiś czas. Co innego długoterminowe cykle. Długoterminowy cykl spadku na dolarze, a co innego krótkoterminowe wahania wynikające z paniki. Owszem, mieliśmy tutaj takie okresy, kiedy dolar nam się umacniał, a jednocześnie ceny surowców stały w miejscu. Natomiast przez jakieś 90% czasu, jeżeli dolar nam się umacnia, to ceny surowców jednak spadają. Jeżeli indeks metali przemysłowych nam walnie o 20%, co jest możliwe, z obecnych poziomów do ewentualnego dna, po którym się odbije, to ceny takich spółek jak BHP Billiton, Rio Tinto, Vale czy wiele innych stracą 35, 40, może więcej nawet. Pamiętajcie, one reagują dużo gwałtowniej niż sama zmiana cen surowców. Część osób porównuje to, co może dać się z surowcami do roku 2008, natomiast dla mnie to jest totalne nieporozumienie. W 2008 roku w Stanach mieliśmy neutralnie wycenione akcje i mieliśmy bańkę na rynkach emerging markets. Jednocześnie mieliśmy ekstremalnie wysokie ceny surowców. Natomiast jest bardzo duża analogia pomiędzy dzisiejszą sytuacją i tym, co się działo na rynkach finansowych podczas poprzedniej hossy. W 2000 roku mieliśmy neutralnie wycenione akcje w krajach emerging markets, tak jak teraz, i bańkę na rynkach w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie
mieliśmy tanie surowce, tak jak dzisiaj, i mieliśmy mocnego dolara. Co się działo wtedy? Ceny akcji osiągnęły szczyt w marcu 2000 roku, po czym nam zaczęły spadać. W ostatniej fazie hossy rosły nam zarówno akcje, w pewnym momencie się ustabilizowały, jak i silnie surowce. Pamiętacie, surowce nam rosną przez półtorej roku. Później, kiedy ceny akcji zaczęły ostro spadać, spadały też surowce. Równie gwałtownie jak akcje. Pierwszy okres paniki, kiedy wszyscy potrzebują płynności. Pozbywają się wszystkiego. Nieważne, czy aktywo jest drogie, czy tanie. Nie wiem, czy wiecie, ale aktywem, kiedy pękła bańka na rynku nieruchomości w Stanach, z którego inwestorzy pozbywali się najszybciej, były obligacje japońskie. Dlatego, że tam była największa płynność. Jak chciałeś pozyskać kilkadziesiąt miliardów, no to nie mogłeś pozyskać tego z rynku MBS-ów, bo nikt nie wiedział, jak je wycenić. Nie było płynności. A płynność była na obligacjach japońskich. Więc sprzedaje się to, co można sprzedać szybko, nie obniżając specjalnie ceny. Cash jest najważniejsze. W pierwszej fazie BES-y. Zobaczcie, później spadki na rynkach akcji były pogłębione. One trwały przez kolejne półtorej roku. A po tym, jak przyszło otrzeźwienie, inwestorzy zaczęli szukać tanich rynków. I jeden z tanich aktywów były surowce, które odbiły. Ceny akcji dalej spadały, ale surowce zaczęły dosyć silnie rosnąć. A to był dopiero początek. Dlatego, że ceny akcji skończyły spadek w marcu 2003 roku, a surowce zaczęły rajd wcześniej, w tym miejscu, pod koniec 2001. Ale ten rajd, który był zapoczątkowany w tym miejscu, on był kontynuowany jeszcze przez kolejne kilka lat, 7, aż surowce zostały dostrzeżone przez ulicę. Powstały ogromne ilości funduszy inwestycyjnych, które inwestowały w surowce, tak jak dzisiaj. Powstają jak grzyby po deszczu surowce inwestujące w krypto, bitcoina. Tak w 2008 roku non-stop powstawały fundusze surowcowe. Dlatego, że no, Wall Street chce przeciągnąć kapitał, chce kasować opłatę za wejście, za wyjście, opłatę od wyniku i tak dalej. Więc łatwo jest przyciągnąć kapitał, pokazując świetne wyniki za ostatnie kilka lat. Ale dążę do tego, że hossa surowcowa, która się zaczęła tu, po pierwszej fazie BES-y na rynkach akcji, trwała kolejne kilka lat. Czy dzisiaj tak będzie? No, tego nikt nie wie, ale trochę was przestrzegam przed tym super optymizmem. Ja mam dosyć długi horyzont czasowy. Ja sobie mogę pozwolić na to, żeby ceny surowców, w których mam sporą część kapitału, przez jakiś czas spadły. Po prostu, jeżeli spadną jeszcze silniej, przeniosę dodatkową część, którą dzisiaj trzymam w gotówce. Jest jeszcze jeden możliwy scenariusz, który wydaje mi się bardzo prawdopodobny. Załóżmy, że w drugiej połowie roku, bo na razie przez 2 czy 3 miesiące nie widzę jakichś dużych szans na spadków, ale załóżmy, że w drugiej części roku ceny akcji zaczną spadać. Dojdzie do jakiejś paniki. Uważam, że banki centralne zareagują na to ponowną obniżką stóp procentowych, tak jak zrobił to w 2008 roku. I masowym dodrukiem. Najprawdopodobniej Fed wtedy stwierdzi, sytuacja się zmieniła, nie możemy zmniejszać naszego bilansu. Ogłaszamy QE, ale tym razem bez limitów. Po to, żeby mogli skupować, co im się żywnie podoba. Ostatecznie robią to po koszcie zero. Jeżeli do tego dojdzie, to jest bardzo prawdopodobne, że powtórzy nam się scenariusz z lat 1968-82. Po raz ostatni giełdy amerykańskie, tak silnie przewartościowane jak dzisiaj, właśnie były w tamtym czasie. Tak przewartościowane względem innych rynków. I to był też jednocześnie czas, kiedy mieliśmy bardzo podobną sytuację do dzisiaj. Rozpędzała nam się inflacja, która stopniowo przeszła w stagflację. Mieliśmy niskie ceny surowców i wysokie ceny akcji. Po pierwszej fazie spadków, dobra, okej, to widać, być może dojdzie do obniżenia stóp procentowych, ogłoszenia QE bez limitów i jeżeli do tego by doszło, to uważam, że doszłoby do potężnego odbicia. Na rynkach akcji, szczególnie tych najtańszych, emerging markets i wielu rynków surowcowych, a ceny akcji najprawdopodobniej, tak jak w Stanach, stałoby w miejscu przez kolejne 10 lat. Zobaczcie, tutaj zaczęliśmy z takiego poziomu, na którym akcje się zatrzymały 13 lat później. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale przecież ceny akcji jednak utrzymały swoją wartość, może płacił jeszcze jakąś dywidendę. Tak dobrze to wygląda tylko na wykresie. Bo w latach 70. mieliśmy wysoką inflację, która sprawiła, że w ujęciu realnym ceny akcji w Stanach spadło 72%.
kiedy surowce się potroiły w cenie. Natomiast to, co widzimy tu, moim zdaniem, jest takim pewnym wyznacznikiem, czego możemy oczekiwać. Dlatego, że jeżeli będzie pierwsze potężne tąpnięcie, panika na rynkach finansowych, uważam, że banki centralne, jeżeli będą miały pod kontrolą rynek długu, rynek obligacji, ich rentowność, to uruchomią ponownie dodruk, żeby zatrzymać tę sytuację. To jest taki trochę wykres optymistyczny, dlatego że w moim portfelu są zazwyczaj tanie aktywa. Relacja podczas bestii jest prosta. Im aktyw jest bardziej przecenione, mamy niższą cenę w stosunku do CAPE, ceny do zysku, ceny do wartości księgowej, ceny do sprzedaży, tym potencjalny spadek jest niższy niż w przypadku bardzo drogich aktywów. Tutaj mam ze Star Capital, świetnej niemieckiej strony, analizę bodajże 15 lat, gdzie poszczególne rynki podzielono pod kątem wycen. Tutaj znalazły się rynki najtańsze, średnio wycenione i rynki najdroższe. Jeżeli dochodziło do BES-y, to te najdroższe rynki mniej więcej taniały w ciągu roku o 30-30 kilka procent. Te najtańsze rynki, takie jak Nigeria, jak Rosja, jak Pakistan, jak Katar, jak Zatoka Perska, mniej więcej traciły tyle. Więc jeżeli trzymacie w portfelu te najtańsze aktywa, no to też ewentualny potencjał do spadku jest ograniczony. No wiadomo, coś co stanie może być zawsze tańsze, jeżeli na rynkach pojawia się niepewność czy strach. Natomiast ten potencjał spadku jest zawsze niższy niż w przypadku tych rynków zdecydowanie najmodniejszych, najdroższych. Także jak widzicie, surowce są tanie, natomiast inwestowanie w surowce, czy ogólnie w aktywa materialne, nie jest takie proste. Jesteśmy po 9 latach wzrostów. Mamy mega przewartościowane akcje w Stanach Zjednoczonych. Bańka na rynku obligacji już nam pękła, a rynek obligacji jest najważniejszy. Jeżeli banki centralne będą traciły kontrolę nad rynkiem obligacji, to celowo dopuszczą do spadków albo wręcz je zainicjują na rynkach akcji, żeby wystraszyć ludzi. Mamy mnóstwo algorytmów dzisiaj transakcyjnych. Jeżeli VIX, czyli poziom niepewności, nam rośnie, to algorytmy natychmiast pozbywają się akcji i przesuwają ten kapitał w kierunku obligacji. Jak kapitał trafia na rynek obligacji, ich cena rośnie, rentowność maleje i znowu mamy sytuację pod kontrolą. Także takich zagrożeń związanych z inwestowaniem jest dużo. Natomiast jeżeli ktoś bardziej myśli perspektywicznie, długoterminowo i liczy się z prawdopodobieństwem, że zajmie pozycję w jakichś surowcach, a kolejnego dnia ma niestety pecha i cena zacznie spadać, to ta cena nie będzie spadać jakoś mega ostro. I moim zdaniem maksymalny okres spadku cen surowców to jest rok. Jeżeli jesteście mentalnie w stanie to przetrzymać, no to może inwestycje w surowce mają z waszej perspektywy sens. Ja na dzień dzisiejszy mam jakieś 30% mojego kapitału w surowcach, trochę mniej w metalach szlachetnych, sporo mam w gotówce. Mam ekspozycję na rynki akcji, ale tylko te najtańsze, tak jak powiedziałem, Rosja, Nigeria, Turcja, Katar, Zatoka Perska. To, że to są najtańsze rynki akcji. Jeżeli okaże się, że nie będzie żadnych spadków, bo Fed się wycofa z redukcji bilansu, podwyżki stóp procentowych nie będą nadążały za inflacją i może kupimy trochę czasu, no to wiadomo, te najtańsze rynki, one dadzą dużo większy wzrost niż S&P, tak jak dały w zeszłym roku, bo kapitał się ewidentnie przemieszcza teraz i będzie przemieszczał przez kolejne 4-5 lat w kierunku rynków emerging markets. Dlatego, że ten kapitał po prostu tak cyrkuluje. Nie mam tutaj akurat jednego slajdu, który to perfekcyjnie pokazuje, ale tak jest. Lata 2003-2008 kapitał migrował na rynki emerging markets, doprowadzając do megahossy surowcowej i mega przewartościowania rynków akcji w krajach rozwijających. Powstawało w tamtym czasie mnóstwo funduszy inwestujących w Brazylii, Rosji, Chinach, Indiach, BRICS popularny. Dlatego, że ceny odpowiednio wysokie poziomy zanotowały. Natomiast ostatni cykl, to był cykl, w trakcie których inwestorzy ewidentnie uciekali od rynków rozwijających się, lokując kapitał w Stanach. Natomiast ten cykl się odwrócił w 16 roku. W 16 się wyrównał, w 17 rynki rozwijające się, rynki surowcowe dały zarobić dużo, dużo więcej niż Stany Zjednoczone. Po pierwsze z migracji kapitału, po drugie z gigantycznego rozwarstwienia pomiędzy wycenami. Neutralnie wycenione emerging markets i piekielnie drogie Stany Zjednoczone. Także no, uważajcie, bo nie będzie wesoło, aczkolwiek no, na każdym rynku są okazje. Także
I chyba to nie będzie podsumowaniem dzisiejszego wykładu, także dzięki wielkie za uwagę. Pozwólcie, że się napiję. Mamy jeszcze chwilę, jak organizatorzy pozwolą, to może zrobimy krótką sesję pytań-odpowiedzi. Dziękuję. Ile mamy czasu? Mamy? Zróbmy. Słuchajcie, mamy jeszcze chwilkę, więc mamy mikrofon dla was. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Powiedzmy 10 minut. Nie wiem, czy czytał pan raport Katusy. On jest bardzo szeroki. W każdym razie kobalt bardzo silnie wzrósł w ostatnim czasie na fali bardzo silnego wzrostu zapotrzebowania kobaltu do baterii elektrycznych. Ostatecznie mamy proces odchodzenia od silników spalinowych, które będą zastąpione napędami elektrycznymi. I to powoduje, że rośnie nam bardzo silnie zapotrzebowanie na kobalt. Ja nie pamiętam teraz dokładnie, czy dzisiaj już mamy deficyt, czy ten deficyt pojawi się za rok czy dwa, ale widziałem po prostu z wykresu, mam go w głowie, gigantyczny wzrost zapotrzebowania na kobalt. Kobalt w tym momencie absolutnie nie jest tani, bo jego cena chyba wzrosła z 200 czy 300% od dołka w 2016 roku. Natomiast ja tego rynku jeszcze na tyle dokładnie nie przeanalizowałem, żebym mógł się dokładnie wypowiadać. Nie mam ekspozycji na kobalt, pewnie dlatego, że zabrakło czasu na szczegółową analizę. Natomiast długoterminowo uważam, że popyt na niego będzie rósł. Natomiast diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Mieliśmy coś takiego jak ETF na lit, czyli też pierwiastek, który jest potrzebny do baterii. Bardzo podobnie on wygląda jak kobalt. Tylko że jak przeanalizowałem ten ETF, to okazało się, że tam w jego skład wchodzą nie tylko spółki, które wydobywają lit, ale spółki, które mają cokolwiek wspólnego z litem, nawet Tesla, która negatywnie, na którą rosnące ceny litu negatywnie oddziałują. Poza tym jest mega przewartościowana. No. Rzuciłem okiem, tak jak powiedziałem, na ten ETF lit. Kompletnie mi się nie spodobał. Poza tym on nie odwzorowywał sytuacji na rynku litu i poza tym był mega przewartościowany. Dobra, dalsze pytanie? Proszę. Gdy mówiłeś o metalach szlachetnych, to miałeś na myśli zakup srebra bądź złota fizycznego, jak się domyślam. Preferuję zakupy fizyczne. Dlatego, że nie wydaje mi się, żeby doszło do jakiegoś mega krachu deflacyjnego, zamrażania depozytów, bo wtedy ludzie się zwrócą ponownie w kierunku gotówki. Wydaje mi się, że czeka nas inflacyjne wyjście z długów, tak jak pokazywałem na tym wykresie. Natomiast ja mimo wszystko preferuję złoto i srebro w postaci fizycznej, najlepiej jednouncjowe monety, kanadyjski liść klonowy, dlatego że one są świetnie zabezpieczone i mają bardzo dobrą płynność. Natomiast nie powiedziałem o platynie. Platyna także jest bardzo silnie niedowartościowana w stosunku do złota, czy jej cena jest na bardzo dobrym poziomie. Natomiast problem z platyną jest też taki, że 53% popytu to jest popyt motoryzacyjny. Jak wiem, zmienia się technologia. Natomiast gdybym miał inwestować w platynę, zresztą mam małą ekspozycję, to tylko i wyłącznie przez ETF-y zabezpieczone w 100% metalem fizycznym, bo na platynie są gigantyczne spready. Natomiast złoto, srebro w formie fizycznej. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, czy masz jakiś pomysł na to, jak będzie wyglądała kwestia rozwiązania długu w strefie euro? Ogólnie, czy to będzie jakiś scenariusz a la Cypr? Myślę, że cały wykład mógłbym poprowadzić na ten temat, ale tak w dużym skrócie. Niemcy, którzy wiedzą, jak źle się kończy do dróg i bez pohamowania, taki przyrost długu, będą ograniczać możliwości Europejskiego Banku Centralnego do dodruku. Włosi z drugiej strony, jak nie będzie dodruku, jak nikt nie będzie skupował ichniejszych obligacji albo ten dodruk zostanie ograniczony, to będą mieli problem z rentownością obligacji. Ona będzie na tyle wysoka, że w pewnym momencie 20 czy 30% dochodów budżetowych będą musieli przeznaczyć na spłatę odsetek od długu. Ludzie zaczną się buntować. Politycy zaczną wzywać do niespłacania długu i najprawdopodobniej, jeżeli do tego dojdzie, Niemcy powiedzą dość. I w tym momencie Niemcy, Austria, Luksemburg, Estonia, Holandia,
wycofają się ze strefy euro, utworzą coś na podobiznę euro 2.0, a euro w obecnej formie zostanie w krajach południowców. W ciągu tygodnia zdewaluuje się o 30%. Uruchomiony zostanie dodruk na 3 zmiany po to, żeby utrzymać rentowność obligacji na odpowiednim poziomie. I będziemy mieli to, co w Polsce mieliśmy w latach 80. i 90., czyli bank centralny dodrukowuje, rośnie nam inflacja i inflacją spłaca się realne zadłużenie. Kurs, cykl życia normalnej waluty papierowej to jest 27 lat. Waluty nie mającej oparcia w aktywach materialnych. Jeżeli północ Europy się oderwie, no to moim zdaniem euro w obecnej formie będzie skazane na porażkę. Natomiast uważam, że euro jest na tyle ważnym projektem politycznym, że banki centralne znajdą rozwiązanie, jak sobie z tym poradzić. I póki system nowy oparty na SDR-ach, czyli walucie emitowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nie będzie gotowy, tak długo nikt nie pozwoli na rozpad strefy euro. A tyle. Dalsze pytania? Witam, ja mam takie jedno pytanie, bo ogólnie tutaj przez 2 dni mamy w większości taki pogląd, że rynki akcyjne są mega drogie. Od paru lat każdy o tym mówi. Natomiast chciałbym się odnieść właśnie do porównania rynków amerykańskich do złota. Jest taki dosyć bardzo ciekawy wskaźnik, Dow to Ratio Gold, który on obrazuje poziom rynków amerykańskich w stosunku do złota. Na tej bańce dotcomowej ten wskaźnik był na poziomie 44. Natomiast dzisiaj on jest w okolicach 19-20. Oczywiście możemy dyskutować, czy licznik jest za wysoki, czy mianownik za niski. Czy to nie jest taki jakiś sygnał, który jeszcze da paliwo do tego, żeby te rynki w Stanach, one jeszcze mocno pojechały, a to złoto, czy ogólnie metale szlachetne, przy okazji większość surowców, one jeszcze pozwoliły na to, żeby się to rozjechało i wtedy dopiero to, o czym wszyscy przez 2 ostatnie Wydaje mi się, że to nie ma dużego znaczenia. Z prostego względu, jak weźmiesz 100 inwestorów, to okaże się, że 95-98 ma ekspozycję na rynek akcji. 2 będzie miało ekspozycję na rynek metali szlachetnych. Więc dzisiejszy rynek metali szlachetnych, czy poziom inwestycji zwykłych inwestorów w metale, jest na marginalnych poziomach. Oznacza to, że ludzie, którzy są na rynku akcji, kompletnie nie interesują się tym, co się dzieje na rynku złota. Dzisiejsze wyceny na rynkach akcji są głównie zdominowane przez oczekiwania co do tego, co zrobią banki centralne. Jeżeli inwestorzy uważają, że banki centralne będą trochę luzować politykę, to kupują akcje. Jeżeli mamy cykle podwyżek stóp procentowych czy redukcję bilansów, to pojawia się ta niepewność, strach, co będzie dalej. Poza tym, 2 lata temu też już mieliśmy bardzo wysokie ceny akcji. Pod względem CAPE, ceny do zysku, margin debt był nawet na takich samych poziomach, jak podczas poprzednich szczytów w 2000 i 2007 roku. Nie doszło do zawalenia rynku, ale też wtedy mieliśmy dużo mniejsze zaangażowanie ulicy, czyli dump money na rynek akcji. Dzisiaj mamy praktycznie perfekcyjne warunki do wywołania spadków. Ja jeszcze przez kolejne 2 miesiące uważam, że dolar nam się trochę umocni, więc niedawno zwiększyliśmy zaangażowanie w te najtańsze rynki akcji, natomiast od maja będziemy to bardzo redukować, dlatego że okres od maja do grudnia zazwyczaj to jest kiepski okres na inwestowanie w rynkach akcji, jeżeli dochodzi do krachu, to zazwyczaj w tym okresie. Ja mam takie techniczne pytanie. Ostatni slajd był myśmy samodzielnie. Natomiast no, fenomenalna prezentacja, wszystko mi się podobało. Wszystkie ETF-y, ETN-y, Pallad, rejty singapurskie i tak dalej. Z technicznego punktu widzenia mnie jako Polaka mieszkającego w Polsce, gdzie z punktu widzenia podatkowego, kosztowego najlepiej mieć rachunek, jak to technicznie zrobić, żeby te wszystkie instrumenty, o których mówiłeś, efektywnie kupić? Tego typu ETF-y w zasadzie... Wszystkie instrumenty, które wam pokazałem, są dostępne na giełdzie 80%, 90% w Nowym Jorku, 10% w Londynie. Ja korzystam z kilku platform, ale dzisiaj jakbym miał wskazać najlepszą, to byłby to portugalski DIF, DIF Broker. Kiedyś to było Saxo, natomiast przez ostatnie 3 lata poziom obsługi z ekstremalnie wysokiego stał się naprawdę taki żenujący. Wczoraj miałem rozmowę z ich szefem.
Nie jestem jakimś specjalnym optymistą odnośnie tego, jak to się zmieni, natomiast poziom obsługi DIF-u, od kiedy pracuję z nimi, był wysoki i jest wysoki. Możecie korzystać z platformy Interactive Brokers. Platforma jest tragiczna, ale mają trochę niższe ceny. Z mojego punktu widzenia jest mi wszystko jedno, czy płacę 5 czy 15 dolarów za transakcję. Pytałeś o optymalną jurysdykcję. Ja przez 13 lat inwestowałem poprzez spółkę z Estonii, natomiast od roku wykorzystuję do tego Wielką Brytanię. No, mam też Singapur do dyspozycji. Wszystko zależy od tego, jakie masz możliwości, jaki masz kapitał oraz gdzie jest twoja jurysdykcja podatkowa. Jeżeli miałbyś jurysdykcję podatkową jako osoba fizyczna na Cyprze, możesz założyć sobie spółkę w Wyoming i wypłacać sobie nieopodatkowaną dywidendę. No, możliwości jest dużo. Wszystko zależne jest od kapitału i od twojej jurysdykcji podatkowej. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem pana zapytać o taki aspekt tych surowców strategicznych, czy metali strategicznych. Czy ocenia pan, że na przykład Stany czy Izrael są na tyle naiwne, można tak powiedzieć, że one nie mają świadomości, że niektóre surowce są tylko w Chinach na przykład, czy w Rosji i nie zabezpieczają się? No, to był aspekt takiego szantażu rynkowego, tak? Niespecjalnie widzę, żeby się zabezpieczały. O takich rzeczach to powinno się myśleć w perspektywie minimum dekady. Znaczy to jest sektor zbrojeniowy, więc my myślę, że niewiele wiemy na ten temat, tak? Jeżeli coś się tam dzieje. Zgadza się. Tylko te dane, które my mamy odnośnie produkcji, poziomu zapasów w Chinach w porównaniu do innych krajów, to są gigantyczne dysproporcje. To, co pokazałem wykres paladu, to był czas, kiedy Rosja produkowała chyba 60% światowego rynku paladu. Natomiast Chińczycy mają 80% surowców strategicznych i 97% metali ziem rzadkich. Cała zadyma z Koreą Północną tak naprawdę w mojej ocenie miała też podłoże związane z metalami ziem rzadkich, dlatego że największe zapasy są w Chinach, ale kolejne bardzo duże są w Korei Północnej. Więc Amerykanom z punktu widzenia bezpieczeństwa strategicznego zależałoby na tym, żeby zbliżyć się z Koreą Północną, może doprowadzić do unifikacji z czasem pomiędzy Koreami i uzyskać też dostęp do metali strategicznych. Z drugiej strony Chińczycy, którzy mają monopol na to, będą robili wszystko, żeby Korea dalej północna bojowała, dzięki czemu Zachód się oddala od Korei i automatycznie Korea jest skazana na współpracę z Chińczykami. Także ja widzę, jak Chińczycy starają się nadal utrzymać, chociażby poprzez tę akcję w Korei, kontrolę nad tym rynkiem. Natomiast no, Amerykanie czy Izrael sobie poradzi. Mówmy. Natomiast Amerykanie, to nie jest jeden monolit. Tam mamy różnego rodzaju grupy, które walczą o władzę. I te grupy się też ścierają ze sobą. Natomiast nie zauważyłem jeszcze niczego, co mogłoby wskazywać na to, że Zachód się obudził. Także jeżeli o mnie chodzi, Chińczycy w pewnym momencie wykorzystają to jako element wpływu, jak silny to będzie, nie wiem. Wątpię też, żeby media kiedykolwiek relacjonowały coś takiego. Jeżeli w mediach ukaże się informacja, Stany Zjednoczone wprowadzają cła, to ludzie rozumieją. Ale jak w mediach powiesz, Chińczycy wprowadzają zakaz eksportu surowców ziem rzadkich, to 97% odbiorców nie będzie wiedziało, o co chodzi. Dobrze. Kolejne pytanie. Tak, pokazałeś nam taki wykres odwrotnej korelacji 10-latek amerykańskich i ceny złota. Nie wiem, czy ja dobrze to zrozumiałem, ale przewidujesz, że te 10-latki będą drożały, tak, czyli ich rentowność będzie spadać. A cena złota będzie w związku z tym spadała, bo w tej chwili... Kurczę, ja strasznie, to jest taka akustyka, że ja bardzo kiepsko słyszę. Czyli pokazałaś odwrotną korelację ceny 10-latek amerykańskich i ceny złota. Nie? Nie? Nie pokazałem tego. Taki wykres.
To się nazywało real rates. No, chodzi o treasuries, czyli 10 lat. Okej. Nie, nie, nie. To była rzeczywista rentowność. Czyli rentowność obligacji pomniejszona o inflację. Okej. Chodzi o to, że jeżeli obligacje płacą na mniej niż rzeczywista inflacja, czyli 90% inwestorów, którzy potrafią ulokować pieniądze na lokacie bądź w obligacjach, nie ma możliwości przechowania kapitału i nie tracenia na nim siły nabywczej, lokuje wtedy kapitał w metalach szlachetnych. Jeżeli mamy rzeczywiste stopy procentowe wysokie, których dzisiaj nie da się wprowadzić, bo zadłużenie na poziomie globalnym jest tak wysokie, że doprowadziłoby to natychmiast do implozji długu. W latach 70. całkowite zadłużenie globalne na trzech poziomach, czyli korporacyjnym, osobistym i rządowym, to było jakieś 120-140% PKB, dzisiaj też 350. Dzisiaj nie da się podnieść stóp procentowych do takich poziomów, żeby one były wyższe niż inflacja. Dlatego też między innymi uważam, że będziemy mieli silnie negatywne stopy procentowe. One mogą rosnąć, ale inflacja będzie rosła jeszcze szybciej. Dlatego tam już mam między innymi kapitał w metalach. Wszystko? Dobra, dostałem sygnał, że muszę kończyć. Także dziękuję wam serdecznie. Thank you.